Uwaga, w Muzeum Karykatury w Warszawie można już obejrzeć wystawę Wolne Żarty, wystawę o humorze lat 90., którą przygotowaliśmy wspólnie z Olgą Trendą. Zapraszamy, wystawa potrwa do sierpnia, ale idźcie już teraz. Kozia 11 Warszawa, Muzeum Karykatury, zapraszamy. A naszymi patronami i patronkami imiennymi są Mercedes i Kosma, Agnieszka Naborowska, Bartek Siniecki, zespół Osoby ich wydawca Koty Records, Niezależna Muzyka Gitarowa, Ewa Kamińska, Tomasz Szymanek, Clickport, planszówka, w którą grasz kablami sieciowymi, Sandra Małyszek, Muspol Records, wydawca albumu Wasze Matki Będą Złe, duetu Retro Disco, Pan Rzecznik Patentowy Bert, Inez Zieland, Rafał Żak, Bartek Czapka, James Lockhart, Klamka Music, Michał Krajewski, Kosmita Glutek, Kuba Szymkowiak, Kot Figaro z przychodni weterynaryjnej Figaro w Krakowie Wyszło analogowy sklep fotograficzny. Michał Kasia Dominik, Grzegorz i Rafał, czyli Pop Kultura, Nauci Podcast, Mateusz Argasiński. Fotobrom wielopokoleniowe doświadczenie w pracy z filmem analogowym, laudiusz Cholewiński, trener psychologii.pl Grzegorz Kys, lepszy niż nic, Państwo Kudelscy, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a stalowy księgowy Paweł Maciejewski, Kasper Kopeć, Zofia Zin, Karolina Wielbacka Lamus, Twingies, drugie życie książki w ciele plakatu, Jacz z Kolumbii, Mieszko Minkiewicz, Emiot Protur, Wyjazdy Kolarskie, Fokaj Morświn, Marcel Marszałek, Yellow Tapir Film, Studio Animacji 2D, Kotek Marszal, Naczelny Sklepikarz Sklepu Szpeje, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza, Julia Drużcz, Evenement, Król Julian Copywritingu, Sylwia Trzepizur, Miś Misiowa i Misio Junior, Malina Dunajska. Kicia Pestka, Grzegorz Hatala, czyli instagramowy pan od podatków, Tomasz Hajdyła, sklep dla kociarzy kociarnia.pl, Ciepły z miejsca, Żabuś, parapublicystyczny podcast Ryneczki kontra markety, stan Stand Up, Karolina Widomska, Ferdynand Goniewicz, usługi graficzne dla ludu, Tata Żelaznego, Finwen Records, wydawca nowej epki zespołów czasy, Piotr Jerzewski z palarni Heresy, kawki specialty bez bufonady, Bułczaki, czyli Karolina Matylewska i Marcin Żerko, kubki mamsam.pl, artrage.pl, kameralna księgarnia z e- oraz Adam Kijora. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcast Podcast o latach 90. i zerowych. Mateusz, jakbyś miał wskazać dwie najwybitniejsze postaci, które kiedykolwiek mieszkały w Solujówku. Hmm. <laughs> Andrzej Gołota. Aha. To na pewno. E, Józef Piłsudski. No i taki jesteś kolega e, właśnie. Niestety, Bartek, to to jest właśnie męski świat. Męski świat. Chyba, że dorzuciłbym jeszcze trzeciego mężczyznę. Nie, chyba, że dorzuciłbym jednak tutaj Kasię Kowalską. No tutaj odkrywamy karty. Wielcy obywatele i obywatelki sulejówka Kasia Kowalska. Na którym miejscu, Bartek, byś się plasował w tym momencie? Ja siebie samego na pierwszym, ale, mhm. ale rozumiem, rozumiem, co zrobiłeś, więc jakby już nie będę wracał do tego tematu. Słuchaj. E, tak, no Kasia Kowalska już tak gwoli ścisłości. Kasia Kowalska mieszka w innej części Słujówka, niż ja mieszkałem, bo mieszkała w sojówku miłosnej. Jezu, to są różne części? Dokładnie, jest po prostu East Side i West Side. jest East Coast i West Coast, tak jest z zatorami przedtorami, jak to w wielu polskich miejscowościach, mm. tak? Ja jestem sprzed Torów, chociaż tak naprawdę, gdybym zapytał pewnie znajomych z Zatorów, to oni by powiedzieli, że oni są sprzedtorów, tak? Znaczy, człowiek się chyba nie rodzi z takim przeświadczeniem, że ja jestem z Zatorów. Jakby <laughs> co nie? Tak, tak. 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 Więc tak, oh. tak, tak. No rzeczywiście będziemy mówili o Kasi Kowalskiej, czyli mojej krajance. Tak jest. Kasia Właśnie, no, przyznałem Ci przed nagraniem, że ja mam zawsze jakiś taki problem. No, to jest dorosła kobieta, ale no, traktujemy to już jako. Wariant czy pseudonim artystyczny. Kasia Kowalska urodziła się 13 czerwca 1973 roku i właśnie tutaj mamy jakieś rozbieżności, bo wedle niektórych źródeł urodziła się w Warszawie. Taka wersja pojawia się w Encyklopedii Polskiego Roka Gnońskiego i Skaradzińskiego, wedle innych źródeł urodziła się w Sulejówku, ale tutaj spokojnie nie zabieramy Wam, nie zabieramy <grym> Wam Kasi Kowalskiej, bo jeśli chodzi o jej dzieciństwo, no to z całą pewnością jest ono związane właśnie z Sulej. Znaczy ja nie wiem, gdzie ona by się miała urodzić w coliówku, bo tu nie ma. I o ile wiem, nie było wtedy szpitala. Znaczy dzieciaki z Batek, rodziły wtedy się w Warszawie. Ludzie się rodzili w domach. W domach, i nikt tak. nie narzekał. No. <laughs> Na chaudzie. Na tapczanie razem z bliskimi. I to było fajne. To było dobre. <laughs> Ale wracając do sulejówka, w którym nie ma oddziału położniczego, a nie ma szpitala w ogóle, tak? U salme. No, nie, nie, no. nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. No to pozostał dom. Wracając do sulejówka, no i jaką dziewczyną była Kasia Kowalska? Dziewczyną, dziewczynką, no jak się można domyślać muzykalną, ale nie, nie tylko. Tutaj mamy fragment z Klaudii z grudnia 2008 roku. Lat dorastania w podwarszawskim sulejówku nie wspomina bajkowo. Rodzice często byli nieobecni, pracowali czasem na dwie, trzy zmiany. Dla moich braci, starszych Ode mnie o 7 i 14 lat, tu już mówi Kowalska, bo tutaj jest bałagan w tym tekście, nie ma co ukrywać. Też nie byłam partnerką do rozmów czy zabaw, wspomina. Raczej wycofana, uciekała w muzykę jak w lepszy świat. Słuchała Kate Bush i jeszcze jako dziecko śpiewała na mszach w chórze kościelnym. Pamiętam, że kiedy wykonałam po raz pierwszy solówkę, ksiądz spojrzał spod okularów i powiedział «Taka mała, a tak głośno śpiewa». To, to był chyba fajny ksiądz. «Taka mała, a tak pięknie tutaj dla Pana Jezusa wyśpiewuje to wszystko». Ale co jakoś tam pocieszające, głos Kasi Kowalskiej podobał się nie tylko duchownym, bo tutaj mamy już z kolei Filipinkę, numer 26, końcówka 94 roku. I pytanie, twoje najwcześniejsze wspomnienie? I Kasia Kowalska mówi: byłam w trzeciej licealnej, kiedy trzeba nam było pożegnać czwarte. Pamiętam jak dziś, dziewiąta rano, obskurna sala gimnastyczna. <grym>, też to pamiętamy tak w ogóle, mimo że akurat mnie tam nie było, ale, ale znamy temat. Z tyłu oczywiście grono. Do tego akompaniament rozstrojonego. Pianina i ta przecudna gimnastyczna akustyka Świadectwa maturalne odebrane Czwarte klasy siedzą na krzesełkach Ja wychodzę i czuję jak mi się trzęsie spódnica Zaśpiewałam i... Cisza Wstaje jeden z najwyższych chłopaków Patrzy i myślę rzuci krzesłem Zanim wstają następni Wtedy po raz pierwszy w życiu dostałam brawa na stojąco. Oczywiście bisowałam. Dziwne, prawda? Durny apel, a jakie wydarzenie? Mój samokrytycyzm zmalał na tyle, że zaczęłam występować przed publicznością, kiedy tylko nadarzała się okazja. Tutaj a propos tego, że Kasia Kowalska była zdziwiona. No, jak się zaraz przekonacie, ona wydała debiutancki album w bardzo, bardzo młodym wieku, więc mm -hmm. zakładamy, że już wtedy w liceum miała że tak powiem wygar, nie? Więc faktycznie mogło to robić wrażenie na wyrostkach tutaj z Sulejówka. Tak, znaczy rzeczywiście. Ciekawe czy tym najwyższym kolegą był, był Andrzej Gołota na przykład tutaj. Nie no, Andrzej Gołota nie pochodzi z Sulejówka. Tylko nie tutaj. było go tam. Nie no. było go tam. Tak, rzeczywiście. No, można powiedzieć właściwie, że kościół odkrył e, Kasię Kowalską dla polskiej fonografii, tak? No bo no, no, tak było. To są takie są po prostu fakty. To jest język faktów. Kościół i już. Katarzyna Kanclerz. <laughs> Najlepsza <Katarzyna> połączenie. Kanclerz. <laughs> tak, tak, tak. E, no tak, no, Kasia Kowalska pewnie wtedy funkcjonowała jako... tak będę mówił Kasia, ale no to z przyzwyczajenia, mm -hmm. tak? Znaczy mm -hmm. pani Katarzyna generalnie, i przepraszam, jeśli pani Katarzyna czuje się urażona, jeśli tego posłucha, ale, ale będę używał tegoż właśnie, tej właśnie formy. E, no właśnie, no, pewnie ona tam funkcjonowała wtedy w szkole jako, no taka koleżanka, co fajnie śpiewa, nie? No, w każdej w każdej szkole była jakaś taka osoba, nie? I tak kiedyś gadaliśmy chyba prywatnie zresztą my tutaj, że, 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 um, że śpiewanie to jest jeden z najmniej praktycznych takich, wiesz, takich, 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 takich umiejętności, skilli, no nie? No bo jakby w, w każdej społeczności jest coś, co w miarę ładnie śpiewa i, i tak naprawdę przebić się z tym to jest w ogóle jakaś straszliwa, straszliwa mordęga, tak? że musi mieć jakiś super pomysł na siebie, albo na przykład urodzić się tak, żeby idealnie się wpasować w dobry moment dla polskiej fonografii tak i dla polskiej sprzedaży tak. płyt. Tak to się przy, przydarzyło właśnie Katarzynie Kowalskiej. Ale czekaj, tutaj jeszcze dodam, że faktycznie w każdej szkole jest jakaś koleżanka, która fajnie śpiewa, albo która myśli, że fajnie śpiewa, tak. albo jakiś kolega, który myśli, że fajnie śpiewa i po prostu ubarwia apele bardzo mocno. No? Tak, tak. W jednym, w jednym z kościołów w Solejówku była osoba, która myślała, że dobrze śpiewa, grając na organach. Klasyk. O, organista, który myśli, że ma niesamowitą skalę, to jest klasyk. Nie no? będę wskazywał palcem, ale wydaje mi się, że lokalsi będą wiedzieli, o kim mówię. Natomiast wracając już do Kasi Kowalskiej. To nie była Kasia Kowalska, by the way, Aha. tak? Żeby, żeby nie było. To nie ona śpiewała Ludu, mój ludu, tak? Um, <grym> wracając do Kasi Kowalskiej. We wspomnianym już tekście z Klaudi z grudnia 2008 roku. Pojawia się też taki fragment. W liceum zaczęła wyprawiać się do Jarocina, w sensie Kasia Kowalska. I tutaj jest cytat z samej Kowalskiej. Rodzicom mówiłam, że jadę nad morze do ciotki. Na wyjazd sama zarabiałam, na przykład pracując w sklepie mięsnym albo jako kelnerka. Chciałam szybko być niezależna. Gdy nie dostała się na polonistykę, zabrakło jej kilku punktów. Mateusz tutaj, no szkoda, nie? Wielka, że mogła po prostu polecieć z karierą uniwersytecką, a potem poszła. Mogła zostać podcasterką. Tak, poszła w jakieś śpiewanie, nie wiadomo co. E, daj mm -hmm. e, jak sama mówi, obraziła się na cały świat wtedy uznałam, że będę śpiewać. Czułam, że chcę to robić i że to ma sens. Rodziców moja decyzja nie zachwyciła. Oczekiwali, że zdobędę konkretny zawód. E, no tak, no to jest typowa taka historia, tak? Osób, które są jakoś tam utalentowane i próbują iść w jakieś, nie wiem, tam, robienie filmów czy, 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 czy śpiewanie i potem dostają Oscary i potem wspominają, że w sumie to starze nie byli zachwyceni jakoś specjalnie. No i na je wyszło? Na, no z reguły chyba jednak wychodzi na starych. Na, na starych. W sensie, tak naprawdę trzeba powiedzieć, że z całej populacji osób śpiewających czy robiących sztukę, z reguły jest tak, że ci rodzice, którzy sobie gadają, no wow, na te obrazy malujesz, wiesz, ale nie wiem. Jakiś no, normalny kurde, może zawód. Bo techn yeah. technikum to jest dobry pomysł, tak. jednak nie, żeby je skończyć, wiesz. Zrób tę maturę, no nie wiem, nie Tak, ale to jest um. o tyle ciekawe, że ten wywiad wspomniany z Filipinki, on już się ukazał tam kilka miesięcy po premierze Gemini i tam co prawda nie wrzucamy tego fragmentu tutaj Wam, ale Kowalska została zapytana o opinię rodziców już po tym wielkim sukcesie, no bo szybko okazało się, że to jest wielki sukces. Mm -hmm. I Kowalska mówiła o tym, że oni dalej podchodzą do tego z dystansem i mówią do mnie, rzeczy w rodzaju, no jeżeli komuś się to podoba, to fajnie, nie? I było to dosyć takie przykre, tak. to może być jakaś taka źle okazywana troska na zasadzie, wiesz, to się może skończyć i zostajesz z niczym, nie? To rodzice piłkarzy powinni uświadamiać chłopaków, że wiesz, nie? Jak będziesz miał 35 lat i... <grym> Coś tam, ale tutaj to było dosyć dosyć przykre, czyli byli trochę nieprzejednani. Nie? Tak, ale to zarazem musi być super satysfakcjonujące, że po prostu potem idziesz do mediów i mówisz, że no, rodzice nie wierzyli, ale zobaczcie teraz na mnie, tak? Sprzedałaś yeah, yeah, yeah. 400 tysięcy e, płyt. E, a ciekawy jestem, czy nie, czy, 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 czy to przecież są tacy rodzice, którzy, nie wiem, przychodzą przez 30 lat mówią takiej osobie, że no a w sumie to mogłaś skończyć ta polonistyka jednak, nie? No <laughs> sprzedałeś milion płyt, no nie? Ale... Właśnie teraz w takim momencie, w którym no, obchodzimy, poniekąd obchodzimy nawet tym odcinkiem 30-lecie Gemini, nie? I... Tak. Kasia Kowalska rusza w trasę, i być może dalej takie opinie. No, jeżeli komuś się to podoba, to fajnie. I <laughs> tak, otoczenie tam ciotki. No Tra. tak, no. No, ładnie, no, ładnie, ładnie, tak. ładnie, ładnie, <laughs> nawet w porządku. Anyway, Kasia Kowalska, jak nie trudno policzyć, w roku 94, czyli, no, spoiler, w roku, w którym wyjdzie płyta Gemini, jej debiutancka, miała lat 21, ale to też nie jest tak, że to było w ogóle pierwszy, pierwszy nośnik, na którym pojawił się jej głos, dlatego, że wcześniej współpracowała z innymi artystami, tak, z innymi zespołami, na przykład z zespołem Talking Pictures, który to wydał płytę, która się nazywała Talking Pictures, i tam Kasia Kowalska, słychać jej, jej wokali Twoim zdaniem okładka zespołu, tej, tej debiutanckiej płyty Talking Pictures jest ładna? To jest po prostu jakby negatyw zdjęcia, na którym ktoś skacze z kuniem przez tak, płot. to jest przypadkowe. To jest w tamtym czasie, ale wyobraź sobie to na białym t shircie na takim już spranym. No, tak, no, moim tak. zdaniem elegancko. Rzeczywiście, no. rzeczywiście. No, tylko, że musiałby być sprany fabrycznie już, nie? Mhm, no ale tam coś tam chyba nie pykło między, między Kowalską a, a Talking Pictures, dlatego, że w brumie numer 894 Walska tak wspominała tę te, 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 te współpracę. Na początku to Pictures i wspólna płyta, nagrana przez przypadek, zresztą rozstalili się bardzo szybko. Nie mam nawet tej płyty w domu, co najlepiej świadczy o moim do niej stosunku. To była taka poezja śpiewana, niektóre utwory nieźle zabrzmiały, ale chcę się od tego odciąć. Eee, no, nie wiem, tam, to mi to, to brzmi trochę jak, tak, jakby to coś tam nie pykło personalnie i towarzysko mm -hmm. między nimi. Nie, że, że to nie są jakieś tam wielkie różnice na poziomie muzycznym, dlatego że też mówimy jednak o osobie 19-20-letniej. Tak to, to by nie sądzę, żeby tam był jakiś. Yeah. <laughs> takie różnice artystyczne, że po prostu ona tam trzaskała drzwiami jak diva i wychodziła dlatego, że nie wiem, że basista się lekko spóźniał. No to chyba nie ten, nie, 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 nie ta droga, nie? Spóźniał się w sensie, wiesz, że nie trzymał, nie? Po prostu nie, trz nie, trz nie, tak, trz nie, nie trzymał tak. rytmu. O, akurat tego typu historie też się tam pojawią. No tak, rzeczywiście, jak się tego posłucha, no to, to jest muzyka z tamtego czasu, ale właśnie te jakieś takie liryczne momenty, tutaj Kasia Kowalska mówiła o tym, że to była taka poezja śpiewana w domyśle, że to takie troszkę pogardliwe tutaj, nie? Z jej strony no to nie odbiega jakoś tam strasznie od tych lirycznych momentów na, na Gemini. Troszkę tam też jest napierniczanki jakiejś takiej gitarowej tam w Tears of Sorrow. No, nie chodzi o to, że za zachęcamy, że to ej, zapomniany jakiś klejnot w ogóle mu polskiej muzyki lat 90. Nie, ale też nie jest to jakaś taka kompletna, kompletna przypałówa. No tak, tych działań muzycznych Kasi Kowalskiej było oczywiście więcej. W podobnym czasie Kowalska poznała e, gitarzystę, wokalistę, kompozytora Roberta Amiriana i Amirian wspominał to w trójkowej audycji pod tytułem Historia bardzo niebieskich migdałów. Bardzo niebieskie migdały to jest solowa płyta Amiriana. Jest to audycja z 2013 roku. Wspominał to tak, tutaj transkrypcja za blogiem Magia minionych lat. Przy okazji pozdrowienia do tych wszystkich po prostu zajawkowiczów, bo to jest akurat fragment takiego większego artykułu na temat Kowalskiej z jakimś tam researchem też gazetowym mhm. i tak dalej, także szanujemy. Policeum poznają młodziutką, ogoloną, zupełnie najeża dziewczynę, która okazała się Kasią Kowalską. Tutaj przy okazji, jako że skojarzenia z Edytą Bartosiewicz i Katarzyną Nosowską, no one muszą się pojawić, to tutaj był też jakiś, taki podobny lot, jeżeli chodzi o golenie się na pałę. Nie? To jakieś pokłosie być może fascynacji Jeanette o O'Connor, do której Kowalska się przyznawała. I Amirian mówi dalej. Wtedy zaczęliśmy w kuchni próbować pierwszych własnych podrygów. Okazało się, że jest to coś, co nas najbardziej kręci. Nawet jeśli nie było to na światowym poziomie, był to przejaw życia, pewnej kreatywności. I teraz uwaga, poznaliśmy się w café Murzynek. Mm. To są słowa Miriana. Ty sądzisz, że jest to knajpa na warszawskiej starówce, Może tak? tak? Że, że, to że to jest, to jest ona, możliwe. Nie? Jest to możliwe, zważywszy tutaj na, na geografię. To wszystko było czysto akustyczne. Zestaw muzyków był przedziwny. Nawet się pojawił Mikołaj Pietrzak, syn Jana Pietrzaka. Szkoda, że sam Jan Pietrzak nie brał udziału w tej sesji. Nie bywał w tej restauracji też, nie? Ta, to nas zakładał. Opieraliśmy się głównie na własnych piosenkach. Kasia lubiła i umiała śpiewać piosenki innych wykonawców, co nie jest częstym darem. No i tutaj, co ważne, a Miriam w tamtym czasie występował między innymi w zespole Genocide, pisane Genocide, ale wcześniej ten zespół się nazywał Genocide. Tak, Genocide, czyli ludobójstwo. No, no co tutaj, no, koniec. To jest dosyć skomplikowana sprawa, nie? W sensie do, dosyć dziwny wybór, tak szczerze mówiąc. Tak przy okazji to y, Amirian ma ormiańskie pochodzenie, nie? Więc ta sprawa się robi w ogóle już y, mm -hmm. bardzo skomplikowana w kontekście y, historii Ormian. No w każdym razie z tym zespołem Genocide Amirian wydał w 92 roku płytę y, Float and Field i na tę płytę trafiła y, zaśpiewana wraz z Kowalską y, ballada, czy właściwie power ballada, bo to jest takie power ballad typowe pod tytułem Hearts. I tutaj naprawdę jak zwykle w przypadku tego typu archiwaliów, no niektóre źródła datują wspomniany już przez Ciebie album Token Pictures na 92 rok, z kolei w Encyklopedii Polskiego Roka mamy rok 93, więc tak naprawdę trudno określić, co tutaj było tym pierwszym takim pojawieniem się Kowalskiej na jakiejś płycie. Ale trzymajmy się tego, że akurat Flood and Field następował po Token Pictures. Wiadomo natomiast, że już po tym kolabo Kowalska założyła wspólnie z Amirianem zespół Evergreen. Trudno znaleźć jakieś sensowne info na ten temat. Są też zespoły weselne Evergreen. To nie jest ten Super Evergreen. Do... Świetne tytuły zespołu. Tak, 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 tak. W każdym razie no, w tym wspomnianym brumie numer 8 z 1994 Kowalska mówiła o tym, że tak, założyliśmy wtedy razem zespół. No i wiadomo też, że w tamtym czasie, czyli tam od 92 do 1994 ta kariera Kowalskiej zaczyna się bardzo mocno rozwijać. Wtedy na przykład poznała EWBM i towarzyszyła jej podczas trasy jako jedna z churzystek, więc zdobywała tutaj doświadczenie u boku, no, już wielkiej po prostu uwielbianej wokalistki. I występowała no, w najlepsze gościnnie w tamtym czasie. Na przykład w 1993 roku Kowalską można było usłyszeć na płycie demon zespołu Fatum w aż sześciu piosenkach. <laughs> zespół Fatum, tutaj na sekundę się zatrzymam, to jest ten zespół, który wydał pod koniec lat 80. album Mania Szybkości. I od razu Wam mówimy, nie wpisujcie <laughs> tego, nie patrzcie, jak ta okładka wygląda. Oczywiście zachęcamy, no bo to wygląda jak. Jakieś takie odrysowanie fantazji 13-letniego chłopca, który zaczyna słuchać no, jakiejś takiej, wiesz, ostrej, gitarowej muzyki i marzy o tym, żeby być muzykiem, i zapytany o to, jak byś chciał, żeby ta Twoja płyta wyglądała w przyszłości, to on mówi, że ja chcę gołą babę na motorze. No i mamy tutaj, co prawda, płyta nagrana przez dorosłych typów, ale to jest niebywała rzecz. Tak, to trochę wygląda, jakby to miała być taka, wiesz, odrzut z, z których zakładek do Jerzy Jady, nie? Znaczy, tylko że. <głosy> <głosy> Tak, tak, że może nie to. Tak, <laughs> tak, tak, co że tam się u Borejków odpierdala w tamtym momencie? Koła tak, tak, ja? tak, no, no. baba na motorze. No to Trochę się naczytałeś Musierowicz, a, tro a trochę jednak tam oglądałeś się e, e, dziewczyn po prostu z, z przemycanych e, na, w różnych gazetkach za zachodniej granicy. No tak, tak. Są to wspaniałe, wspaniałe rzeczy. Zresztą no, t, 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 na marginesie e, na tej okładce e, logo zespołu Fatum jest tak napisane z takim, z takim błyskiem, że to wygląda jakby. Było Fatsum albo coś takiego, i Fatsum mm -hmm. to jest lepsza nazwa w ogóle niż Fatum, tak by the way, więc. Tak. Burzum, Dokładnie, Hatsum. tak. Nie? Więc, <laughs> więc tak. No, to, to, to był zresztą chyba niezły czas dla takich wokalistek jak Kasia Kowalska, nie? które tam gdzieś sobie tam siedziały w tych, w, po tych miejscowościach rozsianych po całej Polsce. Akurat Kasia Kowalska szczęśliwie w tym Solujówku, no bo blisko do Warszawy, też blisko do studia Winicjusza Chrusta, tak? Mhm. No bo, bo to też jest istotna postać, która mieszkała w Solujówku. E, więc tak akurat spokojnie. Znaczy, lepiej niż Racibórz jakiś zakładam. Nie wiem, czy, co się dzieje na scenie, co się wtedy działo na scenie raciborskiej muzycznej, ale lepiej. Ale generalnie takie zespoły rockowe czy hard rockowe, no często tam tak by sięgały po pomoc wokalistek, nie? I tam śpiewających dziewczyn, żeby tam jakieś dać chórki albo, albo w refrenie coś dokurwić, nie? Więc, więc to, to, było, to, to była całkiem spoko sprawa, nie? W sumie nie wiem, czy to sprawdzałeś, czy trafiłeś, bo płyta, na której pojawiła się Kowalska, tak, bo to nie jest mania szybkości, musieliśmy się przy tej okładce zatrzymać. Tak, Mówimy tak, tak. o płycie demon. Ona została nagrana właśnie w studiu Winicjusza Chrusta. No wszystko wtedy I nie? Demon, <grym> demon nie ma aż tak efektownej okładki, no umówmy się, bo mało co ma aż tak efektowne... Okładkę. W każdym razie, kowalską tam bardzo mocno w kilku numerach słychać. Na przykład w deszczowej piosence, no dzisiaj już wiemy od razu, że tak, że to musi być barwa głosu Kasi Kowalskiej. No ale wracamy teraz do zespołu Evergreen. Kowalska 1 czerwca 1993 roku wystąpiła wraz z tym zespołem podczas koncertu z okazji Dnia Dziecka, który został zorganizowany w Warszawie w klubie Stodoła. No i tutaj została wypatrzona przez no właśnie, Katarzynę Kanclerz, która zaprosiła, wydawałoby się, całą ekipę do Izabelin studia. To jest bardzo ważne miejsce dla tej 90'sowej fonografii, tylko zaznaczmy, że nie chodzi tylko o studio fizycznie istniejące, ale też o wytwórnie. No i zaproponowała tutaj ekipie wydanie debiutanckiej płyty. Na razie to zostawiamy. Za chwilę jeszcze do tego wrócimy. To jest dosyć skomplikowane. Kowalska dalej występowała gościnnie. Słychać ją między innymi na płycie R zespołu Human. To jest ten zespół. Ty to wiesz. I Ja to wiem. To wiem. Tylko... No i to jest ten zespół Koska Joriadisa, który będzie oczywiście istotny. W życiu twórczym i nie tylko Kowalskiej. Później e, słychać też Kowalską na płycie, powiązanego personalnie ze wspomnianym Fatum zespołu Hetman. E, Hetman wydał w 94 taką płytę pod tytułem Co jest grane. To jest płyta, na której są głównie e, covery takich biesiadnych numerów, jakieś rokowe covery biesiadnych numerów, ale też covery. Rzeczy niebiesiadnych akurat Kowalska śpiewa w No Woman, No Cry Madleja. No i jeszcze przed wydaniem Gemini mamy jakiś taki pierwszy w sumie hitik. Nie powiem hit, ale hicik. Rzuciłem okiem na jakieś listy przebojów z tamtego czasu, jakieś takie alternatywne listy przebojów z brumu. No to tam się ten numer pojawia. Mianowicie Kowalska zaśpiewała na płycie piersi pod tytułem Piersi i Przyjaciele. To jest płyta coverowa. Kowalska śpiewa w Gdybyś kochał, hej. To jest cover oczywiście breakoutu. No no więc jest już jakieś takie wbicie się na listy przebojów, ale cały czas tutaj czekamy na debiutancką płytę Kasi Kowalskiej. Tylko właśnie, raczej powinniśmy w tamtym momencie powiedzieć na debiutancką płytę Kasi Kowalskiej Evergreen. Ja przyznaję, że kompletnie tego nie zanotowałem. To, że nie zanotowałem tego w tamtym czasie, no to nie dziwi, bo tam miałem 5 lat, ale no już potem po prostu nie trafiłem na tę informację. Mianowicie ta płyta debiutancka, o której dzisiaj pogadamy, czyli Gemini, ona była zajawiana jako wspólna płyta Kasi Kowalskiej i Evergreen. W 1994 y, Izabelin Studio wydał taki promo singielek, na którym się pojawiają dwie piosenki Big Day, jedna piosenka Holka, Transmission into Your Heart, i jest tam też wyznanie podpisane przez Kasię Kowalską i Evergreen. Jak sobie też rzucimy okiem na jakieś mm, czasopisma z tamtego czasu, no to Brum z kwietnia, maja 1994 mamy tutaj na liście przebojów polskiego radia Białystok Kasię Kowalską i Evergreen i wyznanie. tak? Mamy też panoramę z 1994 roku, miesiąc nieznany, bo to jest. Screen ze wspomnianego bloga Magia Minionych Lat. No i zdjęcie Kasi Kowalskiej i jest ono podpisane Czarny Koń Studia Izabelin na nowy sezon. Kasia Kowalska z grupy Evergreen. Potem jakaś reklama z Brumu numer lipcowo-sierpniowy, 94 rok. Jest tutaj zapowiedź płyty sen Edyty Bartosiewicz, ale też zapowiedź debiutanckiej płyty Kasi Kowalskiej i zespołu Evergreen, Więc do tamtego momentu wydaje się, że mamy tutaj do czynienia z jakąś taką, wiesz, całkowicie zespołową sytuacją, a potem ta sprawa zacznie się trochę komplikować. No i jest jeszcze zapowiedź płyty zespołu The Days. To, to był zespół złożony wyłącznie z facetów. No i widać było, że jednak było parcie na kobitki. Jakby wtedy w fonografii polskiej nie? Znaczy rzeczywiście, że te dziewczyny zamiotły obie dziewczyny, bo Edyta Bartosiewicz, Kasia Kowalska, no ale też inne, tak, Anita Lipnicka, czy, czy, czy Edyta Górniak, czy ser też świętowały bardzo duże sukcesy. nie? Więc widać było, że akurat to był ten krótki moment, którym można powiedzieć, że może nie tyle kobiety, co pewna grupa wokalistek była dość uprzywilejowana względem pozostałej części rynku. No dzisiaj tak już chyba nie jest, tak? Znaczy jest zdecydowanie więcej facetów w popie, czy takim poproku, nie? W, w polskiej muzyce. Tak, tak, tak. No wspaniałe były te czasy, zespół Hetman, tak, to ciekaw jestem, czy, no, czy istniał zespół, nie wiem, Kasztelan, tak? Albo zespół, zespół oboźny na przykład, nie? Czy coś, nie? Więc <grym> były, to, były to nazwy, były to tytuły doskonałe. No tak, ale dlaczego wydarzyło się tak, że Kasia Kowalska funkcjonowała już jako Kasia Kowalska później, a nie jako Kasia Kowalska and Evergreen. Po e, no pierwsze, dlatego, że to jest dobry pomysł, znaczy z reguły takie rzeczy są mało wdzięczne, tak? znaczy ten to, co jest po end, jest zupełnie nieistotne tak naprawdę z reguły, nie? E, ale tam się wydarzyło troszkę więcej. E, jak czytamy w te, Tylko Roku w artykule Grześka Kszczotka, no tutaj właśnie mówiłeś o, o, o zdrobieniach Kasia Kowalska, no ale Grześek Kszczotek tak się podpisywał e, pod tymi tekstami. E, tej, Kasia Kowalska w tym, w tym artykule mówiła tak. Podpisałam kontrakt i zaczęłam pracować nad płytą, ale nie wszystko poszło gładko. Nagraliśmy gitary, podkłady, niektóre solówki, ale Andrzej Puczyński powiedział, że to się zupełnie nie nadaje. Postanowiliśmy znaleźć producenta. Pisze dalej kszczotek, wtedy pojawił się Grzegorz Ciechowski, Wtedy też dobrano nowych muzyków. Najpierw gitarzystów Wojtka Wójcickiego i Jarka Hilkiewicza z zespołu Drive, który nieźle wypadł na tegorocznym Marlboro Rock In. A później także basistę Wojtka Kuzyka, również z Driveu. A w końcu Kasia zadzwoniła jeszcze do perkusisty Krzyszka Patockiego, którego poznała podczas pracy z Human i miała już cały zespół. Strasznie późno zaczęliśmy próby, wtedy dołączył jeszcze Sławek Piwowar. Mieliśmy ledwie miesiąc na zagranie wszystkiego. No więc tak, no Kasia Kowalska działała sobie tam mniej, znaczy... I, I działała solowo nie tylko. tak, znaczy Ona na przykład zagrała sobie saporty przed koncertami Boba Dylana, które odbyły się w 17 i 19 lipca roku 1994, czyli no dwa miesiące przed tym, jak, jak, jak premierę miało Gemini. O tych saportach Kasia Kowalska mówiła następująco w Filipince. To jest numer 26 z roku 1994. I tu jest pytanie od dziennikarza. Udało cię ci dwa razy zaśpiewać przed Dylanem Mistrz i Katarzyna. Ciekawy układ. Nie czułaś się jako przystawka do pieczystego? I ona odpowiada: Byłam przystawką. Zorganizowano mi występ, a ja dopiero co założyłam nowy zespół. Pomiędzy tymi dwoma koncertami sudłam 5 kilo. Na przykład w Warszawie. Wychodzę na deski kongresowej, a tam w pierwszym rzędzie Man Materna Teleexpress. <laughs> tele Właśnie tak, pan Paweł Teleexpress tutaj. Ja to <śmiech> wydaje. <śmiech> 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 tak, tak. I mówi dalej Ko Kowalska: Tak. I kto mnie zna, kto mnie poprze? Do tego jeszcze z nowym nieogranym zespołem, a za plecami Dylan. Czułam się gorzej niż wtedy przed apelem. To pięknie brzmi. I śpiewać przed Dylanem, ale tak naprawdę nie mam nawet jego autografu. Jego muzycy powiedzieli, że nie rozmawia z nikim, nie radzą się do niego nawet zbliżać. No pasuje mi to jakoś do mm -hmm. Dylana szczerze powiedziawszy, tak? Znaczy takie jakieś podejście. Eee, no i tak, no e, tutaj można powiedzieć, że sporą winę, czy winę albo zasługę, zależy jak patrzę. Tak zakładam, że z punktu widzenia e, z punktu widzenia zespołu Evergreen no jednak winę za to, że ten zespół jednak e, no nie pojawił się przynajmniej komplecie na płycie Gemini. Tutaj można tę winę zwalić na Ciechowskiego właśnie, który trafił do, do, do studia razem z Kowalską i z tym zespołem. No i okazało się, że niespecjalnie był zadowolony z tego, jak to, jak to wszystko wygląda. W książce lżejszy od fotografii Piotra Selmacha, Piotra Selmacha, który mógłby grać Jamesa Bonda, akurat teraz o, szukają aktora. Be. Ja nie wiem, dlaczego tutaj, tutaj nie rozejrzą się w tym kierunku e, z Hollywoodu e, decydenci, ale nie mam pojęcia. Niemniej, w książce lżejszej od fotografii, e, tak wspominał Jerzy Tolak, e, menadżer między innymi Republiki Justyny Steczkowskiej. Pierwszym krokiem zawodowym Grzegorza po rozstaniu z Małgorzatą była produkcja płyty Gemini Kasi Kowalskiej w roku 91. To jest oczywiście błąd, chodziło o rok 94. E, trzeba było działać i zarobić jakieś pieniądze. Zgłosiła się do nas w osobie Katarzyny Kanclerz firma Izabelin Studio. E, złożyli propozycję, żeby Grzegorz produkował tę płytę, bo były już dwa podejścia i nic z tego nie wychodziło. Nie znaliśmy Kowalskiej i siłą rzeczy nie mieliśmy o jej muzyce żadnego pojęcia. Pierwsze, co zrobił Grzegorz, to powiedział, że chce przesłuchać muzyków Kowalskiej. Któregoś z dnia zespół się rozstawił i zaczęli grać, a Kasia śpiewała. Grzesiek walił bez pardonu. Ty nie, ty nie, ty też nie. Powiedział tak prawie do wszystkich. Wynegocjowałem dla niego pełną decyzyjność. Zwolił e, tych chłopaków i zaangażowaliśmy innych muzyków. Miałem wrażenie, że Kasia była na Grześka obrażona. Po jakimś czasie jej przeszło, bo zobaczyła, co wynika z tej współpracy, ale chyba myślała, nie będzie mi tu jakiś stary rockman mówił, co i jak. Znaczy, stary rockman miał wtedy, nie wiem, no, przed 40 był ten, ale ja rozumiem, że dla 22-letniej osoby to jest rzeczywiście stary rockman. Eee, I tutaj e, czytamy dalej. Grzegorz nie robił zamachu na jej niezależność. Kiedy się o tym przekonała, zaczęło być w porządku. Była wtedy młodziutka. Grzegorz wykonał dobrą robotę. Był zadowolony z płyty i z tego, że znalazły się na niej przeboje. Ustaliliśmy, że nie ukrywamy jego roli na tym albumie. Eee, no i jak to wyglądało z perspektywy samej Katarzyny Kowalskiej? No, wyglądało następująco. Co? Początek tej współpracy był okropny, wspomina Kowalska, w tej samej książce. Podczas przesłuchania wyrzucił połowę zespołu, z którym grałam. Dla mnie to był dramat. Jest fajnie, jesteśmy kumplami, gramy muzykę, spędzamy ze sobą czas i nagle ktoś mówi, Twoi koledzy są słabi. Uszyjemy ci nowy garnitur i będzie fantastycznie. Moim marzeniem było nagranie płyty i chciałam za wszelką cenę dopiąć swego. Zgodziłam się na te warunki, choć był to wstrząs. Nowi ludzie, których nie znałam. No i Grzesiek, dla mnie był, to był po prostu pan ze znaną twarzą i ze znanymi utworami, ale kompletnie nie z mojej muzycznej bajki. Ehm. I dalej, Andrzej Puczyński nazwał kiedyś moje relacje z Grześkiem szorstką przyjaźnią. Ujął to celnie. Gdy tylko mogłam, stawiałam się. Nowy zespół był jednak fantastyczny. Co więcej, oni byli oczywiście zachwyceni, że pracują z Ciechowskim. No, wygląda to jak totalny kwas towarzyski, jeszcze tutaj przeprowadzony na środowisku osób plus minus. Pewnie dwudziestoletnich, znaczy nie wiem ile lat mieli muzycy Everglina, ale zakładam, że to byli młodzi ludzie, tak? No i to jest taka, taka sytuacja po prostu jak jakiś taki zwrot akcji w filmie hollywoodzkim, że nagle po prostu musisz porzucić tych, tych ziomków, co tam ledwo plumkają coś na tych gitarach i, e, i, i no, pójść po prostu za tym lewiatanem po prostu i za, tą, za tym rynkiem fotograficznym, tak jak ci doradzają źli ludzie, którzy jednak fatalnie okazują się być e, zawodowcami, nie? Tak, tak, ale tutaj wchodzi jeszcze jakiś taki wątek dystansu wobec tych figur z PRL-u, Oczywiście republika. <laughs> nie chodzi o to, że to jakiś establishmentowy, perelowski zespół, coś tam. To bardziej tego typu uczucia można było żywić wobec Lady Punk w tamtym czasie, ale jest jednak tutaj taka rezerwa, że to już było coś tam, a teraz my gramy swoje. Chociaż też gramy w ogóle dużo bardziej, bardziej, bardziej retro rzeczy, bo republika jednak była progresywna w takim ścisłym znaczeniu tego słowa. Ta muzyka była jakoś tam poszukująca. nie? Podobno problemem była też właśnie ta kwestia autorskości rzeczywiście. no Kowalska co prawda przyznaje w tej samej książce, że Ciechowski się bardzo tym zespołem zaopiekował i to też w takim sensie ekonomicznym, że tam nie mieliśmy kasy. No to co, co, chcecie? Tutaj coś tam, wybierz sobie, coś dobrego. Kupował im zabawki. Znaczy, nie, no kupował im jakieś tam, powiedzmy, pożywienie i napoje. Ale Kowalska mówiła też, że pamiętam, że napisał dla mnie tekst w tamtym czasie, tak podczas pracy nad Gemini. Był nim zachwycony, ale ja powiedziałam, że nie ma możliwości, żebym to zaśpiewała. Zrobiła się z tego duża afera w firmie. Co ona sobie wyobraża? Musi się oddać w ręce ludzi, którzy mają więcej doświadczenia. Sama to napiszę. Tego typu klimaty. Jedyną osobą, która stanęła po mojej stronie był Andrzej Puczyński. Powiedział, że siłą Kasi Kowalskiej jest naturalność i nie można wtłaczać jej jakichś treści tylko po to, żeby zaspokoić krytykę lub inne osoby. Ten utwór Grześka znalazł się na płycie, ale z moim tekstem. No ale w końcu jakoś się tam jednak dotarli, tak? Bo ostatecznie Kowalska stwierdza, że najbardziej jestem Grześkowi wdzięczna za zielone światło w pisaniu tekstów. Na pewno jest w nich wiele niedociągnięć, ale nie chciał ich nawet poprawiać. Więc zauf Ufali sobie wzajemnie, natomiast Kowalska przyznawała też w lżejszym od fotografii, że ten materiał pierwotnie był dużo ostrzejszy, dużo bardziej gitarowy, że trochę Ciechowski jednak pracował nad tym, żeby zmiękczyć brzmienie, żeby je dostosować powiedzmy do jakiegoś takiego szerokiego odbiorcy i że wtedy raczej ją to przerażało, ale ostatecznie dzisiaj uznaje to za dobrą decyzję. To w ogóle, tak przy okazji, Gemini to nie jest jedyne kolabo na tej linii Ciechowski-Kowalska z tamtego czasu, bo w 1994 roku premier, że tak szumnie powiem, miała reklama Soków Fortuna. Ta reklama z piosenką Fortuna się kołem nie toczy, Fortuna się toczy owocem. Jest to piosenka napisana przez Ciechowskiego i zaśpiewana przez Kowalską. Zresztą 8 lat temu wyszedł remake tej reklamy, również zaśpiewany przez Kowalską. No ale dobra, bo tak czy siak to jest jakieś dosyć niejasne w tym wszystkim. Nie wiadomo tak naprawdę, czy pracując z Evergreenem, Kasia Kowalska dążyła w stronę tego, żeby nagrać solową płytę, czy żeby nagrać płytę z zespołem. Tutaj jest mowa o tym, że no początkowo się zdenerwowała, gdy Ciechowski zaczął tam odstrzeliwać tych muzyków, ty nie, ty nie, ty nie. Z relacji zawartych w tej samej książce, czyli wyżejszym od fotografii wynika, że no ona w tamtym czasie pracując z Evergreenem, no ściśle pracowała przede wszystkim z Danielem Choworusem, który był z tą ekipą związany, który był członkiem zespołu. Tutaj czytamy. Poznawałam na swojej drodze rozmaite osoby, zmieniały się składy, z którymi grałam, ale najważniejszym człowiekiem, z którym zrobiłam prawie cały materiał na pierwszą płytę, był Daniel Howorus. Układaliśmy razem piosenki, graliśmy próby i występowaliśmy w jakichś dziwnych warszawskich piwnicach, aż w końcu trafiliśmy do klubu Stodoła, gdzie bywała też Katarzyna Kanclerz. Wiadomo, Izabelin Studio, nowe granie, zespoły i tak dalej, wypatrzyła mnie podczas jednego z naszych występów i zaczęły się rozmowy. Tutaj jest mowa o tym koncercie z okazji Dnia Dziecka 93. No, To był yy, koncert Ewy. Green. Tutaj Kowalska mówi o tym, że właściwie robiła to tylko z Danielem Howorusem, nie? Jakieś tutaj są rozmaite rozbieżności. Troszkę to wygląda tak, jakby nie chcieli porzucić tego macierzystego zespołu, tak? Nie chcieli robić kutasów, a z drugiej strony wiedzieli, że chyba to nie pojedzie w tym składzie, że jednak trzeba tutaj postawić na Kasię Kowalską i na kompozycję Howorusa, ale sprawa jest o tyle dziwna, że no tutaj mamy jako żywo w tych relacjach Tolaka. No Ciechowski przyszedł i no Powyrzucał tych, którzy się nie nadawali. Z kolei w cytowanym już Brumie, numer 8 z 1994 roku, Kowalska mówi o tym wszystkim tak. A wspomina, jak to było. Później długo, długo nic, aż wreszcie z Robertem założyliśmy zespół Evergreen, w którym przemycaliśmy mnóstwo swoich przyjaciół, pseudomuzyków. Okrutnie to brzmi, ale tak było. Gdy nagraliśmy kilka numerów, reakcja była prosta. Ja tak, zespół nie. Wybrałam inny skład, dwa razy podchodziliśmy do nagrania demo, ludzie ciągle się zmieniali. Wtedy właśnie pojawiła się idea producenta muzycznego. Izabelin zaproponował nam Grzegorza Ciechowskiego, który, co tu ukrywać, nie był dla mnie specjalnym autorytetem. Republika, te sprawy wiesz, be bez rewelacji. <śmiech> <śmiech> po wielu Kłótnie i Piotr Selmach w kurwio, nie ma mowy, ja nie zgadzam się. Na to. Po wielu kłótniach i morderczych walkach, pomimo wspólnych wzorców, na mówiąc, Ceplin, lata 70, doszło do wspólnej produkcji płyty. Obywatel ciągnął w stronę Uriah Hip, dla mnie były to sprawy archaiczne. Jak to wyszło, zapraszam na spotkanie z bliźniakami. To jest taka zapowiedź już właściwie Gemini z Brumu. No więc naprawdę nie wynika z tego, kto wydobcuł tych ludzi z Evergreen, bo tutaj Kowalska mówi o tym, no, tam powyrzucaliśmy, potem przyszedł Ciechowski, Tolak mówi o tym, że przyszedł Ciechowski i powyrzucał, de skomplikowane to jest strasznie, tak naprawdę nie wiadomo, um, jaką rolę w tym wszystkim Evergreen um, odgrywał. Jeśli słuchają nas muzyce Evergreena, pisujcie w komentarzach na YouTubie, jak to było. Tak, 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 tak. Wasza, wasza perspektywa jest, nie, jest cenna, oczywiście, no jest, że jest, ciekawe w sumie. bez żarców. tak, jest to interesujące. We wspomnianym wywiadzie z Filipinki Kowalska mówiła też, że cały ten proces nagrywania, już pomijając te zmiany personalne, był bardzo, bardzo wyczerpujący. Tyle spraw nagle wyszło mi na głowę. Przyjaciele z Evergreen nie mogli mi dotrzymać kroku, więc musieliśmy się rozstać. Ciągle mają o to żal. Przerwałam naukę w studium języków obcych. Złożyłam papiery do PWST, ale nie pojechałam na egzaminy. Nie było nikogo, kto by powiedział: idź, więc nie poszłam. Byłam wykończona. Mieszkałam u Kasi Kanclerz w Izabelinie. Wstawałam rano, piłam dwie filiżanki kawy, jadłam coś niedużego i do pracy. Tak przez dwa miesiące. Czyli widzisz, Katarzyna Kanclerz sroga może, tak? Czasami taka Notorious, jeszcze przy okazji, ale tutaj taka opiekunka prawdziwa zajęła się. W schowku pod schodami, coś tam to masz nie? taki cyklu, fajny utrzymało. apartamencik, on ma tam, nie wiem, 3-4 metry kwadratowe, tutaj kawkę sobie zrób, Także 1500 z opłatami. No. <laughs> tu już ci odliczymy od tantiem, nie? No już nie będziemy teraz tego kasować w gotówce. Daj nie? Spokój. Kasia, daj spokój. No <laughs> no nie, nawet. to później, to później. Katarzyna Kanclerz wiedziała, co mówi, nie? Bo tych tantiem tak. to, to trochę było. Tak, 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 to jest barwna postać. Natomiast, tak, no, większość materiału na, no, na Gemini to, to są w, w wspólne kompozycje kowalskie i choworusa Są wyjątki, o których Wiemy, natomiast, natomiast tak, to jest główna część, powiedzmy, tej płyty. A sam Choworus, na no jakie były jego dalsze losy? No, dalsze losy były takie, że, no, ponieważ sprzedała się tutaj po prostu płyta z kobietą na okładce, to Choworus postanowił pójść dalej w to i stworzył wspólnie z rokowym zespołem Yokashin, jaka w ogóle cool nazwa, najintisowa, album Shakedown. No i jest to kolejna z cyklu, po prostu okładki, w których nie googlejcie nigdy. Jokashin, mhm. e, Shakedown napisane po angielsku. E, no, powiem tylko tyle, że na pierwszym planie są bimbały, proszę Państwa, dlatego nie wolno tego googlać. E, a później to się działo e, t, z, z tym człowiekiem, no niesiony tym wielkim sukcesem zespołu z Jokashin i tej pewnie okładki, tak zakładam, że to mogło mieć jakiś tam wpływ na sprzedaż, chyba niewielki, tak zakładam. E, stworzył e, hymn e, Euro 2012, znaczy próbował stworzyć właściwie, no bo to nie był oficjalny hymn e, tego turnieju. Można go sobie tam znaleźć na YouTubie wpisując Imisz Eurohym, piosenka na Euro 2012. .avi, bo tak się nazywa ten film. No są to niesamowite te, te, rozstaje, powiedzmy, tych, tych karier, co nie, że z, z jednej strony masz e, wokalistkę, która dotarła do wielkich e, rzeczy i tam nie wiem, śpiewała na Eurowizji Spoiler i dostawała nagrody Frederyki i tak dalej, i tak dalej. Versus gościu, który już dwa lata po, tym, po tej płycie Gemini e, nagrał e, album, który ma gołą kobietę na okładce, a później e, działał sobie na swoim jakimś małym kanale na YouTube, który ma 400 subów, nie? Jest to, jest to niesamowite tak, jakoś tak, nie? Tak, tak. W ogóle jakoś light leitmotivem tego odcinka <laughs> nie chcieliśmy tego zrobić w ten sposób, ale są gołe baby na okładkach Tak, płyt. Tak, tak po prostu wychodzi, nie? Tak. Czy to Fatum, czy Jokashin, czy tak po prostu wychodzi. To teraz przejdźmy do płyty z... Panią, która jest sportretowana w taki e, nieuprzedmiotowiający sposób. Chodzi oczywiście o Gemini, która ukazało się pod koniec września 1994 roku. Ukazało się nakładem Izabellin Studia, czyli mamy w końcu debiutancki album Kasi Kowalskiej, nie Kasi Kowalskiej i zespołu Evergreen. Ten nowy zespół, który powstał w trakcie pracy nad płytą, zresztą też był nazywany zespołem Gemini, ale no nie wymienia się tego na okładce. Jest to pełnoprawna... Soluwa. Co tutaj mamy? Co tutaj mamy na początku? Mamy na początku numer tytułowy. Um, tutaj zdradzę wam e, taki sekret, że to znaczy bliźnięta, bo to się wam potem przyda do rozwiązania jednej zagadki z popcornu, <śmany> że może uda wam się wygrać w konkursie z 94 czy 95 roku i to jest wspólny numer, no właśnie, Choworusa i Kowalskiej pod względem muzycznym, jeśli chodzi o słowa Kasia Kowalska. No i kojarzymy Gemini i Kasię Kowalską z tamtego czasu z czymś takim intymnym, lirycznym, powiedzmy, konfesyjnym, wyciszonym. A tutaj mamy kurczę, mamy hard granie, faktycznie mamy hard granie, jeszcze tam nawdupcane są te organy Hammonda, więc to brzmi bardzo, bardzo retro, a jednocześnie to jest taki hard rock, no jednak no, przefiltrowany przez to takie Seattleowskie granie, wiadomo, że tam Pearl Jam między innymi się mocno do takiego klasycznego hard rocka odwoływał, czyli trochę retro, ale troszkę jesteśmy tutaj na czasie. Kowalska tak dociska wokalnie, co znaczy zbrzydza, że tak to nazwę ten swój wokal i naprawdę jeżeli ktoś nie wiedział niczego na jej temat i odpalił sobie tę płytę i słuchał jej od początku, no to pomyślał, że to jest jakiś kolejny klon zespołu Hey. To jest nieprawda oczywiście, Kowalska znacznie się różniła od Nosowskiej, ale nie tutaj i przyznam, że no jakoś nie polubiłbym tego specjalnie, kurczę, no nie, nie robi to na mnie wrażenia, to jest dosyć toporna taka gitarowość moim zdaniem i jak słuchałem tego, to tak sobie myślę, kurczę, dobrze, że potem się troszkę sytuacja zmienia, bo ten opener jest taki, a, no nie wiem, no nie wiem. Tak, no. zmienia się, bo potem wjeżdżają e, dwa single z rzędu i w zasadzie potem przerwa na jeden nie single i potem znowu dwa single, więc ta pierwsza część, powiedzmy, płyty jest zdecydowanie bardziej przebojowa i pisana pod, pod przebojowość. Kolejnym numerem jest Wyznanie, który, chyba był najmniej znanym z tych czterech singli, tak mi się wydaje. Chociaż w zasadzie ja go chyba jakoś tam trochę kojarzę. Tam czasami sobie tam gdzieś tam latał, natomiast ta rotacja była, była słabsza. Jest tutaj trochę, trochę gitarek i jest trochę blusa, natomiast jest też doskonały teledysk, w którym to teledysku Kasia Kowal Walska rysuje. Eee, I te rysunki jej w tym teledysku są doskonałe, doskonale nostalgiczne, dlatego że ona rysuje, jak. Eee, już mówiliśmy, że ona była z jednej strony, tą koleżanką z liceum, która potrafi śpiewać. No to ona jest trochę tutaj tą koleżanką z liceum, która potrafi trochę rysować i wydaje jej się, że to jest realistyczne rysowanie, no, tylko że to jest takie, wiesz, takie rysowanie ołówkiem, że czasem się widuje jakieś takie rysunki typu Merlin Monroe na przykład, tak? I, i, i narysowana ołówkiem, tylko że jak o milimetr po prostu się pomylisz i przesuniesz oko Marilyn Monroe w lewo za bardzo, to wtedy wychodzi jakiś potwór kompletny, nie? Więc, więc jest to takie rysowanie, jest to wspaniałe, no narysuje te jakieś erotyki w ogóle, narysuje tutaj mężczyznę, i to parokrotnie rysuje, to jest kilka jej rysunków, mężczyznę, który całuje kobietę po szyi, tam Leżąc na niej i tak dalej, więc no, doskonała sprawa. Mam nadzieję, że to rzeczywiście są jej rysunki, ale tak sugeruję ten teledysk, nie? że to jest jej i wierzę mu, dlatego że po co mieliby brać kogoś z zewnątrz do takich rysunków? nie? Znaczy, to już zupełnie bez sensu. Wydaje mi się, że ten teledysk po prostu jest jakimś takim po prostu erupcją jej artyzmu na bardzo różnych, powiedzmy, w bardzo różnych rejonach. <laughs> tak, tak. Katarzyna Kanclerz chciała ciąć koszty. Nie, wiecie, co nie, nie spina nam się to za bardzo. Nie, nie Kasia to już po prostu narysuje. Tak, tak. To nowy wspólny numer Choworusa i Kowalskiej i no kurczę, powiem ci, że takie właśnie hardrockowo-metalowo- bluesowe ballady, no skojarzenie z TSA się pojawia, no, no sorry, może to nie jest pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, gdy mówimy o Kasi Kowalskiej, ale się pojawia troszkę też właśnie takiego poetyckiego bluesa a Martyna Jakubowicz, ale też Progroka, i Hammondy tutaj wjeżdżają i tak dalej, natomiast jest to faktycznie bardzo ekspresyjne pod względem yy, wokalnym, no, to nie jest jakieś odkrycie, że Kasia Kowalska jest tu najważniejsza, no ale ona po prostu tutaj ciągnie ten temat, tak. Jej ekspresja, jej wokale tutaj robią nam rzeczy. I potem, a propos, mamy numer Jak rzecz, znowu choworu z Kowalska i słowa Kowalskiej. Jakiś taki gruwik, jakiś taki jazzy bluesik w zwrotce i kurde, jeżeli ktoś nigdy nie słuchał tej płyty, to może mieć na tej wysokości, na wysokości zwrotek w trzecim numerze takie wrażenie, że hmm, Dlaczego ta płyta była aż taka popularna? Nie? Ale w końcu nam wjeżdża ten refren, te gitary akustyczne są tam wyeksponowane jakoś tam w miksie i ma to jakiś taki folkowy posmak, też wręcz. To jest ten numer z refrenem: Nie mam nic, czego ty nie możesz mieć. No i to był duży hit w tamtym czasie. Już od tego momentu wiemy, że okej, okay, dobra, tutaj są single, które są w stanie faktycznie wywindować ten album gdzieś. Tam. Tak, czyli nie tylko Robert Jansson był w stanie tutaj stworzyć po prostu gwiazdę popu, ale jak widzimy, już ciechowski też tam potrafił stanąć za ten. No, no, tak mi się tak się wydaje, że... Sukces tej buty chyba to jest w dużej mierze e, sukces Ciechowskiego, też, tak? Jakby i, I jego zasługa duża. E, Ciechowskiego, który w kolejnym numerze, czyli Heart of Green, to jest jedyna kompozycja wspomnianego Roberta Amidiana na Gemini e, i też słowa napisał Amidian. E, Ciechowski tam grał na, na flecie i powstał z tego jakiś taki e, folkujący też numer, tak? Te, te folkujące tematy przydarzają się tutaj raz na jakiś czas i, i to też było popularne, a sam. Ciechowski zresztą poszedł w to na maksa niedługo później, tak? Bo, bo, bo stworzył płytę Grzegorza Ciechowa niedługo później. To z rok później czy dwa? W no, 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 Mówię z głowy, ale ten. Tak, tak. No oczywiście Ojda Dana i folkujące klimaty, przy czym tutaj mamy folkowość, właśnie jakąś taką pastoralność, ale bardzo amerykańską. To jest w ogóle amerykańska płyta, mimo skojarzeń z TSA. To też był zachodni zespół oczywiście, ale tutaj mamy jednak taką tradycję właśnie country folkową, powiedzmy, ale ona jest przefiltrowana przez takie właśnie granie spod znaku, taki z gruntu hard rockowy, albo też grunge'owy powiedzmy zespół, nagrywa akustycznie, nie? I jednak ta tradycja muzyki amerykańskiej, tej akustycznej, folkowej, tutaj wychodzi, że właśnie takie trochę Mr. Big, trochę tą Temple Pilots, o tej amerykańskości e, trzeba pamiętać. No i potem już wjeżdża e, Oto Ja, czyli kolejny singielek, nie? Tak, singiel, który swoją drogą, ja ledwo kojarzysz powiedziawszy. Znaczy... Ciekawa. Ja, ja wiem, że coś takiego było na tej zasadzie, tak? Ale to nie jest jakoś coś, co, 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 co bardzo mocno było, z czym byłbym jakiś osłuchany mocno. Być może dlatego, że u mnie w domu się słuchało trójki po prostu i, 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 i trójka powiedzmy no korzystała oczywiście i tam... I, Też puszczali. Tak, kasiężnę było wysoko na liście. Tak? Oto ja? Tak? Okej. Okay. To ciekawe. Anyway, no to jest coś, co, co, co kojarzę dość słabo. Taki, taki bardzo spokojny i w zasadzie dość mało przebojowy numer tak, tak, tak na oko jakiś taki po, powolny kołsankowy nie no tutaj nie ma takiego murowanego refrenu nie e, takiego wiesz rzeczywiście singalong tym bardziej że trudno tutaj nadążyć za kasią Kowalską no, naj, najpierw mamy troszkę jakichś takich kołsankowych wątków sambas i klawisze i tak dalej ale w końcu to już wjeżdża wyżej w jakieś takie bardziej popowe rejony tylko takie mam wrażenie mało ostentacyjnie popowe ale jednak popowe no i Kowalska. No tutaj wokalnie naprawdę dostarcza, to znaczy jak na moje ucho to już są właśnie jakieś takie okolice tego rejestru gwizdkowego, już takie po prostu najwyższe okolice i jest to, jest to śliczne po prostu, tak, jest to bardzo, bardzo ładny numer, mam wrażenie, numer tak przy okazji autorstwa basisty Wojtka Kuzyka i gitarzysty Jarosława Hilkiewicza. wcześniej zespół Drive, to są właśnie muzycy, którzy zostali tutaj dodani do tego składu, nie, zostali ściągnięci trochę jak Sidemeni, a wywalili jednak, no, jeden z przebojów z tamtego czasu, więc bardzo, bardzo fajna rzecz. Ciekawe, czy muzycy zespołu Evergreen siedzieli przed telewizorami słuchali tych teledysków i... tak Co, Ale gówno! Nie, ja bym lepiej to napisał. Co to jest? Tak. Tak. to są gitarki tak. nasze, nie? Wiesz, że, że tam, gdzie to jest? Łojenie. Tak, tak, tak. No i e, przechodzimy do kolejnego singla, ostatniego już z tej płyty, czyli Kto może to dać? E, to jest singiel, do którego zrealizowano teledysk, który prawdopodobnie rozgrywa się na planie jakiejś kurwa graczyków, czy już takiego, tak? Bo tak to wygląda, nie? Że jakiś taki bardzo teatralna przestrzeń i, i, i jakieś takie łóżko z wysoką ramą w ogóle postawione na środku i przenikająca przez rzeczywistość eteryczna Kasia Kowalska. E, no było to to, to, to już jest taki moment, w którym te skojarzenia z Hejem już naprawdę od, odbiegają bardzo mocno od rzeczywistości, tak? Znaczy e, Kasia Kowalska w ogóle od samego początku miała zupełnie inny imidż, te teledyski jakoś tam to przekazywały dalej i fakt, jeśli ktoś przesłuchał, nie wiem, po, po, połowę tej płyty i to taką, i to byłaby zła połowa, to mógł mieć takie wrażenie, że rzeczywiście to są jakieś tam rokowo-granżowe te, te, te tematy głównie, a tak no, nie było już na wysokości Gemini, nie? Tak, ale to kto może to dać, to jest... Naprawdę, to jest lepsze niż Kloster Keller, ale czy wiesz, dwie klasy lepsze, bo to jest jednak taki smutny numer dla, no właśnie, dla smutnych dziewczyn i chłopaków z tamtego czasu. Ta tracklista jest taka, no ale to jeszcze o tym sobie powiemy parę słów, bo następny wjeżdża cover, pierwszy cover na tym albumie I Never Loved a Man, to jest kompozycja Roniego Shannona, która została spopularyzowana przez Arete Franklin, no i to jest zarazem też dowód tych retro zajawek zespołu Ciechowskiego i Kasi Kowalskiej też, nie? Mamy tutaj takie granie, po Bożemu mam wrażenie, takie soulowo-bluesowe granie. Jest to zagrane, jest to zaśpiewane, ale trochę właśnie tak jak ci wspomniałem przed nagraniem, trochę Rawa Blues Festival, trochę Antykwariat, no, no nie wiem, nie? Wiesz, to jest jedyna rzecz, którą można o tym powiedzieć. Jest to full, full retro. No a potem co? Potem już wracamy do kolabo z kowalska no i właściwie do złudzenia, czyli numer, który jest następny w kolejce, to jest podobna rzecz co wyznanie, jeżeli chodzi tutaj o źródła, nie? Blues, rock, metal, ale balladowo. Balladowo są hamondy, są ciężkie gitarowe riffy i Marek Piekarczyk daje okejkę. Okay ja nie ortodoks daję ok, bo jest tutaj dużo smutku i mroku, ale ja daję taką, wiesz, może nie, że kciuk w dół, ale takie, no spływa to po mnie zupełnie. A dalej kto daje okejkę? Dalej daje, dałby okejkę sądzę na przykład Liroj w 94, tak? Bo to jest takie, wchodzą jakieś rapkorowe sytuacje. Tak. Cukierek, mój dawca słodyczy się nazywa ten numer, to jest po prostu w panteonie polskich tytułów, najlep najlepszych polskich tytułów piosenek, to jest po prostu ścisła czołówka, e, e, kompozycja Kuzyka i, i Kowalskiej. Ja w ogóle ten numer o dziwo kojarzę i to, mimo że to nie był żaden singiel ani nic i wydaje mi się, że dlatego, że to mogło być puszczane w jakichś tam rokowych stacjach radiowych, które raz na jakiś czas docierały do moich uszu w latach zerowych, tak? I, e, i jest to dość niezręczne, znaczy, prawdę powiedziawszy. Znaczy, to jest tak bardzo e, e, wbrew i pod prąd wizerunkowi po prostu Kasi Kowalskiej, że e, jest to takie, że Kasia, przestań, już jest, jest ok, tak? Jesteś bardzo, bardzo młodzieżowa. My wiemy, że te nowe prądy w muzyce wchodzą i ty chcesz się na to załapać, ale daj spokój, tak? Gdyby to się nie wydarzyło na tej płycie, to, to nic by się nie stało. Tak, 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 tak. No i a propos tej Nosowskiej i Bartosiewicz. Wiadomo, że wszystkie te wokalistki, o których tu wspominamy, to są wokalistki osobne i w ogóle bardzo szanuję, i one mają swój styl zdecydowanie, ale Kasia Kowalska tutaj czasami brzmi jak Nosowska, czasami jak Bartosiewicz, po prostu bardzo, bardzo podobnie, a czasami jak Kasia Kowalska. Więc początkowo, szczególnie po tym cukierku e, moim dawcy słodyczy, mogło to się niektórym mieszać. Ten tekst oczywiście no, przy okazji odcinka o Dodzie i Virgin mówiliśmy o tych metaforach z cukierni i z piekarni. Tutaj mamy podobny temat, chociaż Kasia Kowalska w tylko roku we wspomnianym artykule Krzczotka się zarzekała, że to nie jest żadna metafora, że to jest o cukierku. No, my wiemy, my to... wiemy. <laughs> nie, nie wiadomo po co e, się tego tutaj wypierać. No a potem już e, znowu retroimpreza, czyli No Quarter to jest numer z Houses of the Holy e, Led Zeppelin. Z 73 roku, więc y, rok urodzin Kasi Kowalskiej no i znowu mamy po prostu jakieś takie senne właśnie, takie dorsowate klawisze, mamy jakieś riffy no strasznie to jest kurwa ciekawe oczywiście nie, ale znowu jest to zagrane i zaśpiewane no ale to właśnie a propos tej tracklisty że ona jest taka trochę rozepchana że to nie wszystko jest jakieś bardzo, bardzo satysfakcjonujące, więc już chyba lećmy dalej z tym tak, tutaj w ogóle wchodzimy w taką strefę cienia, jeśli chodzi o użytkowników y magnetofonowych powiedzmy, tak. bo jak y dzieciaki dzisiaj już nie pamiętają, że kiedyś było, że myśmy się załapali i w ogóle te, ten moment w Polsce to był taki krótki moment, kiedy kasety magnetofonowe były rzeczą, tak? Znaczy, były tańsze od płyt, płyty były absurdalnie drogie, więc ja na przykład byłem totalnie kaseciarzem, nie wiem jak ty, mhm. e, i, i jeśli chodzi o, o kasety, no to e, faktycznie e, 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 ta tracklista momentami była bardzo okrojona, tak? No i na przykład No Quarter to jest podobno numer według Wikipedii, tak? A z kolei ta Wikipedia powołuje się na, e, na, na, na Discogs e, no quarter było jakoś tam częściowo w ogóle znalazło się na tej płycie. Tak jakiś tam fragment był w ogóle, nie. A dwa ostatnie numery z tej płyty, o których w ogóle powiemy, to były takie bonus traki dodawane do płyty. Więc to, to są takie problemy, jak się dzisiaj czasami patrzysz na płyty z tamtych lat, że, żeby stwierdzić, co jest korem płyty, a co jest jakimś tam korem plus jakiś tam dodateczek dodatkowy, nie? Jakby tam jakiś bonus traki, no nie. Więc było to trudne, no ale pierwszy raz chyba spotykam się z sytuacją, w której no, ktoś po prostu pociął numer i, i wrzucił. Niecały numer na, na kasetę, nie? No to jest jakaś taka trochę kuta słowa. Znaczy, ja bym Panie wrzucał już w ogóle, tak naprawdę, nie? Zamiast wrzucać fragment. Chociaż trzeba powiedzieć, że ten no-quarter to jest numer, który ma 8 minut, więc może i słusznie. Na płycie, która trwa ponad godzinę, więc to też jest jakaś, jakiś tam problem gemini, nie? Że ona jest trochę za długa. Tak, 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 tak. Ona mogłaby być, być zdecydowanie krótsza. No ale a propos tej strefy cienia, no, potem mamy this time znowu Horus i Kowalska i znowu. Właśnie, akustyczne, jakieś wyciszone zwrotki, tylko już nie gotycyzujące. Tutaj już na szczęście mamy jakieś takie jasne klimaty. Mi się to bardzo kojarzy z jakimś takim seventisowym graniem, takim bardzo amerykańskim seventisowym, półakustycznym graniem, bym powiedział, w rodzaju Big Star, ale też z zespołami z początku lat 90., rokowymi, powerpopowymi, które się bardzo do tego typu klimatów odwoływały. A propos tego, że ta płyta jest za długa. No potem mamy I Need You, podpisane jako Kowalska i zespół, a słowa oczywiście Kowalska. No i jest to kobylisko, nie? No trwa to prawie 10 minut. Znowu powolne jakieś takie bluesiwo i organy hamonda. także jest poważnie. Potem różne kulminacje, no jest cała struktura bluesowa. No i znowu mam takie, że mogę powiedzieć, że Katarzyna Kowalska super tu śpiewa i zespół gra, a Kowalska znowu gdzieś zapiernicza bardzo, bardzo wysoko w stronę tego gwizdka, ale to tyle, nie? To znaczy, no nie potrzebuję takich e, rzeczy na co dzień jako odbiorca e, muzyczki. No jest, po prostu jest. Tak, a na sam koniec dostajemy coś czego nie było na kasecie. Być może dobrze, uh -huh. ponieważ jest to cover e, zespołu Czesław Niemen, który nazywa się Dziwny jest ten świat. E, no tak, no czy jest to potrzebne? Absolut kurwa lutnie nie, znaczy to jest w ogóle. E, ja, ty, te, ja wiem, że ty nie lubisz tego numeru jakoś specjalnie, znaczy tam nie wzruszacie to jakoś nie masz ciar. Ja a też nie, nie jest to coś mojego ulubionego, a dodatkowo jeszcze dostajemy coś, co jest nudniejsze niż oryginał, trochę. Dlatego, że jeśli coś jest. E, czyli znaczy jeśli coś znajduje dla siebie w tym, w tym wykonie Niemena, to to jest jakiś wzrusz wynikający z tego, że on tam rzeczywiście e, no, no wychodzi z siebie, żeby ten numer zaśpiewać, tak? Jest takie klasyczne wykonanie tego utworu w opolu, gdzie 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 on, rzeczywiście. on jest często tam powtarzane w TVP. I ono jest tam ciarkotwórcze, jeśli się wczujesz w to no nie. Natomiast tutaj nie znajduje niczego. Co nie byłoby. Jakimś, znaczy nie wiem, czy to jest potrzebne. Znaczy w jakim celu w ogóle Kasia Kowalska wzięła się za, za akurat ten numer? Nie? znaczy Ja wiem, że to jest jakieś tam branie się za bary z taką totalną klasyką, i być może jakieś takie nawet trochę prowokacyjne dla części starszych słuchaczy, że. Jest jakieś takie podejście, że co to za podlotek? Bierze się za naszego wielkiego cześka, no nie? E, więc może o to chodziło, żeby tam trochę zagrać na nosie z starszym słuchaczom, ale e, no ale wyszło tak sobie i, i tak, no nie dość, że dostajemy na sam koniec jakieś tak po prostu dwie, e, dwie buły w postaci 100 numerów, które trwają 8-10 minut, to jeszcze na koniec jeszcze pokrótszy, no, ale dość męczący cover niemena. Podobno to się wzięło stąd, że no mieli te organy i ktoś zaczął grać intro z dziwny jest ten świat, i stwierdzili, ej, ale fajnie by było to zrobić. Robić. Tak jakby kurwa było za mało organów, nie? Jakby było za mało organów Hammonda na tej płycie, no jest to, jest to niepotrzebny, niepotrzebny pomysł. I w sumie jak o tym mówimy, no to tak, to średnie, to takie, to, to spoko, to spoko, to spoko, więc no, możecie odnieść wrażenie, że my tutaj ciśniemy po tej płycie, ale ona się jednocześnie broni, ale ona się broni przede wszystkim dzięki Kowalskiej, nie? dzięki jej jakiejś tam charyzmie wokalnej, tak, dzięki warsztatowi, ale dzięki też e, charyzmie, więc koniec końców to nie jest jakieś niemiłe doświadczenie. Nie? No i ta płyta, no, ona rzeczywiście bardzo, bardzo mocno pykła, że tak powiem, bo Gemini już w tym pierwszym roku tak naprawdę zrobiło platynę, e, przyznano platynę 30 grudnia 95 roku, a że Spaw zaczął nagradzać płyty dopiero Właśnie w 95, gdy no, zrobiono tam porządek z prawem autorskim, a przy okazji jeszcze w PRL-u no, po prostu platyn nie przyznawano, no to była to jedna z pierwszych platynowych płyt w polskiej fonografii. Potem w ogóle w 97 jeszcze dobiję do podwójnej platyny, łącznie tam się sprzedało ponad 400 tysięcy egzemplarzy. Natomiast Kasia Kowalska po wszystkim, no znalazła się w dobrym miejscu, w słusznym miejscu, dlatego, że no co, no, sprzedajesz setki tysięcy płyt niedługo po dwudziestych urodzinach, jest to spoko sytuacja, ale też dodatkowo, ponieważ ona jakoś tam dzięki temu repertuarowi, który znalazł się na płycie Gemini, ten repertuar był taki, a nie inny, no to część, ta powiedzmy bardziej rokowa część słuchaczy i krytyków była Intu Kasia Kowalska, więc to nie było wokół niej jakiegoś takiego odium, że to jakaś popowa gwiazdeczka, no nie, 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 tak po prostu e, dziewczyny wtedy być może również z tego powodu e, chętnie działały z, z rokowymi muzykami, bo ta, ta, ta opiniotwórcza część prasy muzycznej ona była bardzo taka nastawiona gitarkowo, nie? no i na przykład jest taka, e, jest recenzja Krzysztofa Celinskiego z grudniowego numeru Tylko Roka, grudniowego z roku 94, w którym Celiński pisze tak, w kraju nastał sezon na rokowe wokalistki, debiut Kasi Kowalskiej pod flagą studiów. Izabelin jest już kolejną kobiecą propozycją tej firmy. Przy tym mamy do czynienia z niepospolitym głosem, a rozmach tego przedsięwzięcia jest zgoła powalający. Odnoszę wrażenie, że Izabelin Studio sąduje rynek muzyczny w nadziei, że nowa wokalistka trafi w jakąś jego jeszcze wolną część. To właśnie odczucie zdominowało moją percepcję Gemini, bo płyta jest muzycznym stołem szwedzkim, niezwykle atrakcyjnie przyrządzonym, umiejętnie rozplanowanym słowem, e, nastawionym na twu-twu komercyjny sukces. Nic chyba w tym zdrożnego, ale e, tylko ja przywykłem w tym kraju do trochę innego podejścia do takich spraw. Tutaj jest kawałek ucięty i dalej. Ta paleta rokowych barw, uzupełniona typowymi zestawieniami gitar elektrycznych z organami hamonda stanowi tło, na których poznajemy głos Kasi Kowalski. Jest to instrument bardzo pewny, intonacyjnie, dysponujący dużą skalą, potrafiący być na zmianę czysty lub rokowo wyżyłowany. Posiada on charakterystyczną ostrość w wysokich rejestrach, która nie zawsze wydaje się być dostatecznie kontrolowana. Ale w tym głosie jest dużo naturalnego czadu, polski <śmiech> <śmiech> czadu. I... Pokazałem właśnie rogi na palcach, co? Widzi Mateusz, bo jestem czadowym chłopakiem. Czytam dalej za celińskim. Polski Rok. Polski Rok bardzo potrzebuje pełnych swobody wokalistów. To jest dziwne zdanie. No i przecież indywidualność w roku najczęściej pojawia się w warstwie wokalnej, a nasza debiutantka, mniejsza o przygodę Stocking Pictures, raczej ma to, co trzeba, aby stać się taką indywidualnością. Tylko trochę mnie razi, że w różnych utworach jej głos brzmi, brzmi zbyt podobnie. Wydaje mi się, że traci na tym szczerość przekazu. Po prostu mam wrażenie, że dysponując tym wspaniałym instrumentem Kasia Kowalska boi się dać e, więcej od siebie. Czy to tremat debiutantki, czy może e, dowód braku muzycznej tożsamości? Myślę, że to czas pokaże, ale na razie chyba nie pomylę się, jeśli powiem, że płyta będzie się podobać. E, jest tu dość chwytliwych melodii riffów, udanych aranży i świetnego grania, które zaspok żeby zaspokoić najbardziej wybredny gust. E, jest to dziwna opinia na temat głosu Kasi Kowalskiej, na tej płycie, bo jak mhm. powiedzieliśmy, jej tutaj po prostu zakres przechodzi od, kurde, jakichś, wiesz, snujów takich kołysankowych do jakiegoś rap-koru, nie? I ona absolutnie tutaj korzysta z korzysta i jest bardzo zróżnicowane jest, są, te, są te numery wokalnie, więc nie wiem. Znaczy, wydaje się, że to jest jakaś taka trochę opinia po jednokrotnym przesłuchaniu płyty, może dwukrotnym. Nie, nie chcę tutaj oskarżać Krzysztofa Celińskiego, ale y, wydaje mi się, że y, słuchał tej płyty dość niedokładnie. Nie? Tak, ale to jest o tyle dziwne, że Celiński sam wspomina o tym, że Kowalska korzysta z różnych środków, po czym mówi, że jej głos brzmi monotonnie. To jest dosyć mało spójne pod tym e, względem. No nie, nie, nie. Tutaj tych wokali różnych, wokali Kowalskich jest e, całkiem sporo, więc akurat dziwny zarzut, ale jeśli chodzi o ocenę, 3 na 4, czyli policzyłem sobie teraz 75% na o, Także dobrze, dobrze. Jest dobrze. Tak, Ciepło tak, przyjęta. No a propos tego sezonu na rokowe wokalistki, o którym wspomina Celiński na początku swojej recenzji, no tak, no Kowalską można było łatwo podłączyć pod to nowe zjawisko, które było nazywane Rokiem Kobiecym, ale jednocześnie no, Kowalska była bardzo młodą osobą, która pisała jakieś takie rzeczy liryczne, bardzo takie mm, osobiste, więc pasowała też tak naprawdę tej młodzieżowej publiczności, głównie pewnie dziewczęcej, ale nie tylko. Tutaj mamy na przykład Bravo Girl z końcówki 94 roku. To jest bardzo ważne, bo możemy się dowiedzieć tutaj z artykułu, artykułu z tej notki, w jaki sposób Kasia Kowalska spędza święta. Mm -hmm. Święta najbardziej lubię spędzać w domu, gdzie czuję specyficzną świąteczną atmosferę, jaka powstaje przed Bożym Narodzeniem. Ozdabiam wtedy swój pokój, by był w nim odpowiedni nastrój. W czasie świąt spotykam się ze swoimi znajomymi u mnie, w Sulejówku, gdzie za oknem rośnie kilka choinek. Czy tak wspominasz la, lata 90. Martenek, tak? To jest choinek w Sulejówku, tak, tak, tak. Sulejówka, że za oknem rośnie kilka, za oknem Sulejówka. Cztery. Dokładnie cztery. Dokładnie Dokładnie, trzeba dbać. Słuchamy wtedy spokojnej, takiej bardzo kobiecej muzyki. Święta kojarzą mi się z wyciszeniem. Najchętniej się sobie wtedy w pokoju i myślę o wszystkim. Zamykam się w sobie i rozmyślam o tym, co zrobiłam w mijającym roku, a co zrobię w przyszłym. Po prostu sobie dumam. Podczas Wigilii najchętniej jem filety rybne w nawiasie nie znoszę karpia w galarecie plus jeden i bigos mojej mamy. No tu już się nie odniosę, bo bigosu mamy Kasi Kowalskiej nigdy nie próbowałem. No, ale ktoś, ktoś umarł ostatnio od ryby w galarecie, słyszałeś? Ale nie od ale bigosu. Nie ktoś jadł mięso w galarecie i umarł dosłownie, nie? Znaczy tra tragedia, nie? Ale... Powiem ci tak, ja parę razy w ogóle patrząc na to danie, nie? i <laughs> było blisko. <laughs> tak. Więc w końcu musiało do tego dojść. Jeszcze Kasia Kowalska kończy. Na gwiazdkę chciałabym dostać kasetę... wideo to jest takie urocze. Chciałabym tak. dostać kasetę wideo z nagranym koncertem One Voice Barbry Streisand. Jest to moim największym marzeniem. To jest urocze, bo to tak jak jakieś dziecko, które pisze list do Mikołaja. Tak, nie? Tak, tak, tak. Pisaliśmy takie, gdy starzy już kupili prezenty nie? i mówili wiesz co, napisz do Mikołaja, że chcesz to, to, to i to i potem co? Magia. Udało się to, się to dostać. Jest to bardzo, bardzo ważny artykuł. Ciekawe, co muzycy zespołu. Evergreen dostaje na gwiazdkach, i na przykład czy któryś z nich dostał płytę tej koleżanki, co tam grałeś z nią kiedyś, nie? Że I to tam, wiesz, jakiś taki kwas w domu, mm, że co ty mi Tak, myślę, że wigilie są już wystarczająco trudne, więc tutaj ta <grym> Wigilia 94 w domach muzyków Evergreen <grym> musiała być jakaś szczególnie nieprzyjemna. No ale tu chodzi przede wszystkim o to, że ta Kasia Kowalska no trafia do różnej publiczności, więc właśnie nadaje się do różnych mediów. Mamy też tam Brum z czerwca 95 roku. No i Kasia Kowalska odpowiada na pytania czytelników i czytelników. Również na takie mm, troszkę prywatne. Tutaj Marta Dunajewska, Marta Dunajewska stwierdziła, że jest dumna z tego pytania, że się podpisze imieniem i nazwiskiem. Marta Dunajewska z Wrocławia pyta, czy spałaś już z chłopakiem? Kowalska, tak. Niestety mój pierwszy raz był kompletnie bez sensu. Dlaczego? No cóż, ciekawość. Nie tak powinno się to przeżywać. Także no widzisz, no, masz taką rolę po prostu, że mm, pasujesz różnym odbiorcom i musisz się mierzyć z rozmaitymi wywiadami. Tutaj opowiadasz sobie w brawo. O świętach Bożego Narodzenia, a tutaj jakiś um, chyba bardziej jednak konserwatywnie usposobiony dziennikarz muzyczny w Tylko Roku rozkminia Twoją płytę, więc to tak naprawdę mogło być męczące, ale było w gruncie rzeczy no, dużą przewagą Kowalskiej w tamtym czasie, nie? że może zagarnieć te, te różne pole. Także to tak funkcjonowała też jako taka starsza kumpela. Tak? Jeśli tak. rzeczywiście to Marta Dunajewska, a nie jakiś po prostu Stasio Kowalski napisał to pytanie, no to, no to wiesz, no to, to jest takie typowe pytanie z czasopism y, y, no tak, no Brum w ogóle to jest zaskakujące, jak, jak oni dużo mieli. Jak, jak wiele błędów tam było w tym, to mi to nie chodzi o błędy takie edytorskie, typu tam, co wielokrotnie mówiliśmy, że tam biały tekst na białym tle, tak? Tylko, tylko bardziej jakieś takie rzeczy typu brada pita i brada jest napisane z apostrofem albo, albo, albo inaczej przez dwa n, nie? Tak. No i właśnie, skoro jesteśmy przy inaczej przez 2 n, no to w tym samym rumie pojawiła się ta, taka reklama, takie ogłoszenie w tym samym artykule nawet o Kowalskiej, że zapraszam wszystkich chętnych 17 czerwca do Teatru Małego w Warszawie na imprezy, dwie, zatytułowane Koncert Inaczej. E, będę miał okazję wykonać kilka moich ulubionych standardów z towarzyszeniem jazzowego bandu. Myślę, że może być miło. No i czy było miło, o tym się mogli przekonać słuchacze już niedługo, dlatego że na podstawie chyba któregoś z tych koncertów, albo być może dwóch pomontowanych, powstała e, płyta koncertowa Kasi Kowalskiej. no już niedługo później, czyli tam Kuto Żelazo Póki gorące, ale do tej płyty jeszcze wrócimy, dlatego że w międzyczasie e, pojawiły się Frederyki, tak? Znaczy nagroda polskiej branży fonograficznej. Pierwsza edycja odbyła się 19 marca 1995 roku, więc tutaj po prostu Kowalska nie dość, załapała się na, na, na pierwsze platynowe płyty tam w polskiej muzyce, to jeszcze dodatkowo załapała się na pierwsze nagrody po prostu muzyczne. No i w kategorii debiut roku obok Kowalskiej nominowane były Anita Lipnicka, Edna Górniak, a także zespół Big Day i Flapjack. Uh, no i... Um Kasia Kowalska zgadnęła. Te, statuetka, o której mówiliśmy e, szerzej w odcinku o machinie. Znaczy, to jest kontrowersyjna statuetka, która później została na chwilę zamieniona na dyplom. Statuetka e, to przedstawia taką karykaturę e, Chopina w białym, takim sweterku. Przepraszam, Myślę, po... albo Janusza Stokłosa, który robił Juzefowicza. Tak, 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 dokładnie tak. E, jest to coś, co mi się podoba powiem ci szczerze, znaczy, tak, tak estetycznie jest okej. Okay. Chociaż być może rzeczywiście tam oni to zmienili na trochę poważniejszą statuetkę, dlatego żeby właśnie dodać powagi samej nagrodzie, tak? Znaczy, to nie przypadek, że Oscary na przykład są dość poważną statuetką, tak? Ale po, poza tym wszystkim po prostu tutaj Chopin wygląda jakby nie miał spodni, tak? W sensie jakby po prostu chodził po mieście w butach i, i bluzie i, i z pindolem na wierzchu, więc być może to było jakoś tam też kontrowersyjne. No ale wróćmy do samej, samej kategorii, dlatego że no Kasia Kowalska zgadnęła ten debiut roku, no chociaż ta konkurencja była taka dość, kurde, niezła, nie? Znaczy Z perspektywy czasu, ja nie wiem, czym dał w ogóle Kowalskiej, czy raczej e, dałbym chyba Edycie Górniak bądź Anicie Lipniczkiej. No bo nie zespołowi Big Day, przyznaje, znaczy to raczej małe szanse, nie? Ale, e, ale Kowalska to rzeczywiście zgarnęła i, i, i z perspektywy lat jest to. Nieoczywisty wybór, tak, nie? Tak, ale co jeszcze, jeżeli chodzi o tamtą edycję Fryderyków? No, mamy tam ikoniczny, przepraszam za to słowo, ikoniczny występ. Mianowicie Kasia Kowalska razem z Edytą Bartosiewicz i Kasią Nosowską wykonały właśnie taki no, kilkunastominutowy medley. To jest taki zbiór ich piosenek, tak? Piosenek Heja, piosenek Bartosiewicz, piosenek Kowalskiej. I w ogóle ta współpraca między paniami wtedy bardzo, bardzo dobrze działała. Bartosiewicz i Kowalska pojechały zresztą we wspólną trasę tam właśnie jesienią 1994 roku. Kasia Kowalska też, no powiedziałbym gra, no bo pojawia się w bardzo wielu momentach w teledysku Edyty Bartosiewicz do Koziorożca. Jest to taki już trochę prześny, trochę no właściwie taki półamatorski teledysk, no ale widać, że panie się bardzo lubiły i że było im ze sobą po drodze. No i tak sobie pomyślałem, no fajny, wi wiadomo, że Katarzyna Kanclerz, no kontrowersyjna osoba, ale jednak fajny, fajny czas dla tego polskiego głównego nurtu. To znaczy, jeśli chodzi o kwestie muzyczne, to fajnie było być mm, dzieciakiem w połowie lat 90. nie? Takim nastolatkiem, gdzie trafiają do ciebie te nowe, jakieś takie ekscytujące i to polskie właśnie rodzime rzeczy. Fajna sprawa. to Bambino by się zgodził, że to był lepszy czas dla polskiej muzyki, bo dzisiaj te Fryderyki to, o Jezus Maria, co to jest. Dominują mnie. Ja chciałem przy okazji wygłosić doświadczenie, że my z Bartkiem też jesteśmy wkurwieni, jeżeli chodzi o tegoroczne Fryderyki. Zostaliśmy kompletnie pominięci. Zostaliśmy tak. pominięci, tak jak Artur Rojek, gdy Myslowic dziękowało za Fryderyka, za ten przebój trzydziestolecia, tak? Długość dźwięku samotności została nagrodzona, a Rojek wymieniony nie został. Potem to panowie gdzieś tam w socialach nadrobili, także dzięki. A jeszcze dzięki. Artur. A, okay. a jeszcze ten gość, co to zaśpiewał, dobra. E, fakt faktem, no Rojek nie był tutaj głównym kompozytorem, tak? Jacek Kuderski, o ile dobrze pamiętam, napisał ten numer. Ale nieważne, nieważne, jesteśmy troszeczkę podirytowani. I tutaj wracając do tej kobiecej wokalistyki, do tego roka kobiecego, no mamy gościa. Tym gościem jest Kuba Ambrożewski, Ambrokor, jeden z prowadzących płytkastu, który bardzo obaj lubimy i prowadzący zwrotek i refrenów, to jest audycja w Radio Campus, też był dziennikarz Machiny, meloman, fan piosenek i Kuba nam tutaj umieścił jakoś Kasię Kowalską na tej mapie tej muzyki, nie tylko kobiecej tamtego czasu, także posłuchajmy i za chwilę wracamy. Moje pierwsze skojarzenie z Kasią Kowalską to jest 94 rok i to jest muzyczna jedynka. Mam wrażenie, że ona była wtedy no, po prostu królową tego formatu albo wicekrólową zaraz za Robertem Janowskim i jego Murami Jerycha, ale to jest w ogóle bardzo ciekawy okres, bo na polskiej scenie mamy wtedy oczywiście Boom na roka kobiecego, on się zaczyna już w 1993 roku, kiedy wychodzi Fire Hey, i tak samo jak przy Nevermind nirwany w Stanach, pojawia się pewien format, do którego dąży cały rynek. Tylko, że to nie jest tak jak w Stanach, że cały rynek to są dziesiątki wytwórni i wielka branża tylko ten cały rynek w Polsce oznacza po prostu Izabelin Studio i Katarzynę Kanclerz, która po Fire po kolei wydaje najpierw debiut Big Day, potem wydaje Sen Edyty Bartosiewicz, no i wreszcie jesienią 94 wychodzi Gemini. I ten cały świat grandżu, tak w ujęciu ogólnym, to jest w ogóle bardzo męski świat, natomiast, co ciekawe, w Polsce ta fala grungowego roka jest właściwie w całości falą kobiecą, a Kasia Kowalska jest tym wszystkim zjawiskiem jeszcze osobnym, bo to jest taki polski wynalazek, który ja bym nazwał na potrzeby tej dyskusji taką rokową, czy właściwie wręcz granżową divą. Coś, czego się w warunkach światowych nie spotykało. A tutaj mamy kogoś, kto w ramach tej estetyki, takiej właśnie post bluesowej granżującej, porywa się na śpiewanie bardzo efektowne, ambitne technicznie. No tak właściwie dziewczyny, które, które śpiewały w tego typu bendach, nie brzmiały, nie próbowały brzmieć, no, a ona jednak tutaj śpiewa bardzo. Bluesowo, momentami folkowo, bez tej grunge'owej maniery takiego zaciągania i odłowania. I punktami odniesienia znacznie bardziej niż Eddie Vedder czy Chris Cornell są tutaj Jenny Joplin czy Mira Kubasińska. W łagodniejszych momentach może jakaś Eddie Brickell. No i jest ten grunge jak na polskie warunki, jak to się mawia, czyli coś, co polscy muzycy zdemaskowali jako po prostu stare, dobre Led Zeppelin. No a przecież Led Zeppelin to akurat coś, na czym Polacy zjedli zęby. No i przez to ta płyta Gemini z całego tego grona jest najmniej modern. Jest zanurzona w całości właściwie w latach 70., w różnych odcieniach blues rocka, czasem bardziej balladowego, czasem wpadającego w hard rock w takie riffowisko. Czasem folkowego. Są tutaj też organy Hammonda, które są elementem niegranżowym. Ja nie kojarzę zespołu granżowego, który by wykorzystywał ten sound. Czasem to po prostu są covery Led Zeppelin albo Niemena, co daje totalnie. No, uroczy, ale taki, taki naiwny posmak szkolnej akademii albo jakiegoś przeglądu licealnego typu Battle of the Bands. I w ogóle to zaśpiewanie niemena na finał to jest jakiś gest takiej, takiej prymuski, która chce na koniec tej płyty jeszcze raz pokazać wszystkim tym, którzy są nieprzekonani, że ona po prostu potrafi. I to jest niepotrzebne, bo Kasia Kowalska dużo wcześniej na tej płycie udowadnia, że jest zaskakująco dobra jako wokalistka, ma naprawdę mocne umiejętności i przy tym jej barwa wokalu sytuuje ją dokładnie w środku sceny. I myślę, że też z powodu tego ona się potem odnalazła już komercyjnie w zupełnie innym repertuarze takiej muzyki, środka. A inne dziewczyny z tego okresu jednak pozostały na bardziej alternatywnych pozycjach. No a osobną sprawą jest materiał z Gemini, który, jeśli miałbym być szczery, to jest z nim taki problem, że po pierwsze jest go zdecydowanie za dużo. To znaczy, to już nawet nie są wypełniacze, tylko po prostu ten album ma 64 minuty. A moim zdaniem powinien mieć pół godziny mniej, no ale w erze płyty kompaktowej nikt sobie nie pozwalał na takie marnotrawienie tworzywa. Lirycznie to jest twórczość, która w punkt trafia w swój target który, nie ukrywajmy, był mocno taki szkolno-licealny, więc jest to, skracając do maksimum, taka, jak to rzekł kiedyś klasyk, muzyka dla ludzi, którzy stracili nadzieję i mają nadzieję, że ją odzyskają. Tak subiektywnie to zostawiłbym z tych 13 utworów może 3,5 i co ciekawe, takiej epki można słuchać właściwie nie ingerując w oryginalną kolejność. Bo ono się zaczyna od wyznania, które ja kupuję jeszcze połowicznie, bo nie kupuję go pod względem estetycznym, jest to bluesior po prostu, ale jednak trafia do mnie jako forma takiego klasycznego, bluesowego lamentu. Jest to bardzo przekonujące tutaj w tej, w tej interpretacji kowalskiej. No i pod indeksem trzecim, moje miejsce trzecie, jak rzecz, który od takiego breakoutowego bluesa rozwija się po prostu w zaraźliwy singalong, właściwie popowy. Ale przy tym cały czas daleki od banału. Potem moje miejsce drugie, czyli Heart of Green. Jedyna kompozycja Roberta Mirjana. Co słychać, bo tutaj są takie troszkę uciekające w jakieś właśnie takie progowe ciągoty aranżacje. Trochę folkrokowe Led Zeppelin, trochę taki amerykański alternatywny rock z końcówki lat 80. Ale pod względem kompozycyjnym to jest powiew świeżości i słońca w tym bardzo takim bluesowym, brązowym materiale. No i miejsce pierwsze. Oto ja, które wyjąwszy ten rokowy kontekst, jest, mam wrażenie, na maksa zakorzenione w tradycji polskiej piosenki. Zwróćcie uwagę, jak ten utwór powoli się budzi do życia z takiej mgiełki ozdobionej akcentami rowca, pięknymi, i właśnie przechodzi od takiej powściągliwości, wysmakowania, zdystansowania, do pięknego uwolnienia, które przynosi ten refren, kiedy ona śpiewa Odkryje moje drugie ja. Zdecydowanie najlepszy dla mnie numer na tym. Albumie. No a potem jest piosenka z wersem Ból jest dzisiaj mym kochankiem i przyznam, że już trochę mniej się w tym odnajduję, ale to może już skończę. Niech będzie to coś optymistycznego. To był Kuba Mrożewski, były członek zespołu Evergreen, nie. <grym> Natomiast lećmy dalej, dlatego, że Kasia Kowalska zbliżała się do, do, do mainstreamu i, i korzystała z tych zbliżeń dość mocno, dlatego, że 25 sierpnia 1995 roku wystąpiła na festiwalu w Sopocie i to, jak w, wielu z Was wie, jest międzynarodowy, w związku z tym najpierw musiała przejść przez jakieś takie polskie eliminacje, i, i naprzeciwko niej stanęły Jasna Steczkowska, zespół Papa Dance oraz zespół Sweet Noise. Jest taka ona tabelka na Wikipedii, która pokazuje, jak się tam rozłożyły głosy. No więc głosy się rozłożyły tak z jakiegoś powodu, że, że, że po prostu Kafka Kowalska, Papa Dance i Steczkowska miały po 22 punkty, a Sweet Noise miał y, dwa punkty no perły przed wieprze nie tak, dokładnie, tak. Kowalska tam wystąpiła z numerem A to co mam, e, no i co, no i w ogóle wygrała ten konkurs, tak, e, zdobyła pierwsze miejsce, wyprzedzając e, między innymi muzyków z ze Szwecji, z Austrii, z Węgier, tak, więc, więc e, był to jakiś tam sukces, przy okazji trzeba powiedzieć, że Steczkowska zdobyła miejsce trzecie, tak, z, z, z dziewczyną Szamana. E, znów taki, kurde, mi się cały czas wydaje, że te, te, te rzeczy, które siedziały wokół Kowalskiej, wśród konkurencji Kowalskiej, tak, e, były trochę bardziej wyraziste, tak, znaczy Dziewczyna Szamana zapamiętałem dużo mocniej niż, niż numer, a to co mam, ale, ale nie wiem, może, mm -hmm. może to ja, nie? No ale tak czy siak, no wtedy było miejsce dla bardzo różnych form wyrazu i też dla jakiegoś takiego, wiesz, dziwnego popu. No Dziewczyna Szamana to nie jest jednak jakiś taki wzorcowy, przebojowy numer, a kitem był, nie? I tutaj też się jej poszczęściło. Więc tak, to jest ciekawe. Ciekawe jest też to, że Nagrodę Kowalskiej wręczył wtedy Malcolm McLaren, który był szefem tutaj Sopockiego jury. McLaren to jest, no... Właśnie nie wiadomo kto. Projektant, menażer, jakiś taki szarlatan, człowiek, który właściwie wymyślił Sex Pistols, tak? który jakoś kierował tą ich krótką, ale owocną karierą. No jest to dosyć randomowy jako obrazek, gdy widzimy McLarena i Kasię Kowalską. McLaren rzucił wtedy, nie na scenie, nie przyznając nagrodę, bo przyznając nagrodę zaczął śpiewać i ludzie zaczęli troszkę gwizdać. Można to sobie zobaczyć na YouTubie, ale rzucił wtedy przy innej okazji, że co prawda Friederika to była reprezentantka Węgier, która wtedy zajęła drugie miejsce. Ma lepszy głos, ale Kasia Kowalska miała ładniejszą sukienkę. Co było dosyć słabe i było no, mocno komentowane w polskich mediach, że a słaba, słaba, słabo, akurat zarzucanie Kasi Kowalskiej, słabego głosu, to też nie jest jakiś taki najlepszy pomysł. Przepraszam, Mateusz właśnie odkryłem, że Makaren umarł dwa dni przed smoleńskiem. Mhm. Nie wiedziałem o tym wcześniej. No, czyli jego wykluczamy, <laughs> jeżeli chodzi o współwinnych. Tak, tak. Albo przygotował Albo. wszystko. <laughs> Bartek, no. nie żartujmy z tego. Wracając do zderzenia Kasi Kowalskiej z mainstreamem, no tak nie chodziło tylko właśnie o jakieś głupoty tutaj McLarena, ale też o jakieś takie środowiskowe odium, które uruchomiła ta wspomniana nagroda w Sopocie. No bo czy to było tak, że całe środowisko zaczęło klaskać, ale fajnie, fajnie, nasza dziewczyna coś tam wygrała ten Sopot, taki komercyjny. No nie, Kowalska no, krótko po tym festiwalu udzieliła Jackowi Cieślakowi wywiadu do Rzeczpospolitej, to jest numer z 21 września 95. Tam Cieślak pyta o jej zmianę wizerunkową, że była taką dziewczyną w swetrze i w glanach, a teraz taka bardziej elegancka. Kowalska tłumaczyła mu, że no nie porzuca roka i blusa, że to cały czas jest jej muzyka, tylko po prostu poszerza repertuar. I dalej Cieślak pyta. Czy jednak środowisko rokowe, które raczej wolało grać w garażu niż w operze leśnej, jak diabeł święconej wody bojąc się komercjalizacji, zaakceptuje pani nowe wcielenie? Na werdykt Sopockiego jury nie zareagowała pani wybuchem radości. Jak wytłumaczyć tę reakcję? Gdybym umiała płakać, mówi Kowalska, pewnie bym płakała. Bynajmniej nie ze szczęścia. Zdawałam już sobie wtedy sprawę, że ludzie z konkurencji nie zostawią na mnie suchej nitki. Nie pomyliłam się. By uniknąć niepotrzebnych stresów w Sopockim Grand Hotelu, nie schodziłam na posiłki do restauracji, tylko zamawiałam je do pokoju. Czy to moja wina, że wygrałam konkurs? Zresztą to absolutnie cieszyć się takim sukcesem. To piękne. Otworzyły się przede mną kolejne drzwi. Myślę, że dam sobie radę. No i to wskazuje już jednak na jakiś taki toksik vibe polskiego środowiska rokowego i nie tylko zresztą od tego rokowego lifestyle'u właśnie mówiąc Mójkiem Staszczykiem, Kowalska się mocno w tym samym wywiadzie odcinała, tak? Mówiła o tym, że no nie lubi tych towarzyskich spotkań z ludźmi branży, nudzą mniej są męczące, bo użyć slangowego określenia. Nie można się tam wyluzować, normalnie pogadać. Mówi też o tym, że no jest jakaś impreza branżowa, ale obok siedzi dziennikarz i podsłuchuje i potem coś trafia do mediów, więc no nie było tak łatwo. Tak, mhm. tak, tak, to znaczy... To jest w ogóle dziwne, że aż tak to poszło, nie? w sensie, że, to, mhm. że, 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 że w tym kierunku, nie wiem, czy to jest jakaś kwestia środowiskowej zawiści, czy tego, że to była jednak młoda dziewczyna, więc, więc łatwiej było ją skrytykować niż starego muzyka, tak? o których to starych muzykach zresztą też Kasia Kowalska wypowiadała się, o czym później. Natomiast jeśli chodzi o, o, o kompromisy artystyczne czy stylistyczne, to, 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 to dziennikarz Cieślak wywołuje tutaj temat Katarzyny Kancler, czyli tutaj czytamy w pytaniu wiele mówi się w środowisku muzycznym o konfliktach między producentami i wykonawcami. Jakie są Pani doświadczenia w tym względzie? Jak wyglądała Pani codzienna współpraca z menedżerem Katarzyną Kanclerz, która w środowisku nazywana jest żelaznym kanclerzem i odpowiada Kata K Kasia Kowalska, nie katarzyna kanclerz? E, Podpisując kontrakt, podejmujemy wobec siebie pewne zobowiązania. Nie wystarczy nagrać piosenki i wydać ją na płycie. Dyskutujemy o tym, jakie mają być, by płyta z nimi dobrze się sprzedała. Zastanawiamy się, jaki przebój mają promować. Wszystko to jest kwestią kompromisu. Najwięcej utarczek dotyczy mojego wizerunku. Kasia kanclerz poradza mi w sprawach stroju. Mówi mi, w czym dobrze wyglądam, w czym nie powinnam się pokazywać. Nie czuję się marionetką, a mam nadzieję, moi szefowie nie czują się lekceważeni. Dowodem wzajemnego zaufania był właśnie koncert, który zarejestrowałam dla programu drugiego TVP. Miałam wolną rękę w wyborze muzykalowego repertuaru. Wyłożono na ten projekt spore pieniądze, gdy publiczność dobrze przyjęła mój występ. Kasia kancerz, pierw pierwsza przybiegła do mnie do garderoby, by powiedzieć, że się udało tak i być może też na przykład opieprzyć ją za jakiś strój, który na coś miała na sobie, nie ten, bo tutaj wydaje się, że to jest ten rodzaj powiedzmy chemii, tak, że, że, że tam Katarzyna Kancerz tam chodziła za Kasia Kowalską i trochę ją opierdzielała za to, że, że nie wiem, włożyła jakąś nie taką broszkę, czy, 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 czy sweter, który jest za bardzo nie wiem, zwisający. Natomiast jeszcze w, w kwestii tego kompromisu, no to jest wspomniany już tekst Kszczotka z tylko roka, z grudnia 94, no właśnie opublikowany niedługo po premierze płyty Gemini i tutaj mówi Kowalska tak, liczyłam się z tym, że ludzie będą mówili rzeczy typu nie bardzo wiadomo o co jej chodzi, wszystko fajnie, ale trzeba wypracować przecież jakiś tam własny styl i w ogóle. A to tak miało być. Taki właśnie kontrast, widoczny choćby w doborze repertuaru. I tej kształtek mówi, że zapytał, kto dobierał utwór na płytę, i zakłopotana podobno Kowalska odpowiedziała: No cóż, ktoś powiedział, ten, ten, ten i ten mają być. I właśnie ten, ten, ten i ten zdecydowały o charakterze płyty. I powtórzyła raz jeszcze tej Kasia Kowalska: Gdybyśmy nie nagrali tych ostrzejszych utworów i piosenki Roberta Amiriana, mogłabym nazywać, nazwać płytę Kasia Kowalska i jej ballady. Tak by to wyszło, więc nie mieliśmy za bardzo wyboru. A że jest, jest to tak różnorodne? Mnie się to podoba, bo przecież pierwsza płyta wcale nie przesądzać o tym, co będę robić w przyszłości i to lubię, i to lubię, więc tak, no i, i jakby kupuję też te tłumaczenia dotyczące, dotyczące tego, co tam się znalazło, no i też rozumiem, że ty niekoniecznie, mając taką skalę głosu, tak, i, i, i takie możliwości niekoniecznie chcesz się szufladkować jakoś tam na bardzo wczesnym etapie kariery, nie? Tak, tak, no i ta płyta rzeczywiście nie przesądziła o tym, co nagrywała później Kowalska, więc e, więc tak, no, tylko żeby nie było, że to jest właśnie jakaś taka skromna, młoda dziewczyna, którą tu Tutaj rzucają, tak. Kasia Kanclerz mówi: Zrób to, zrób tamto, zrób sam to. Ktoś wybiera, tracklistę, no tak. Z jednej strony skromna, może introwertyczna, ale z drugiej taka dosyć charakterna, bo mamy tutaj wywiady Kowalskiej z tamtego czasu, w których ona dość otwarcie się wypowiada o jakichś takich rzeczach obyczajowych. Na przykład jakiś fragment, no niestety anonimowy fragment, niepodpisany nazwą programu. Fragment, który znajdziemy na YouTubie, jakiś tam telewizyjny z 95 roku, i tam Kowalska opowiada wprost, że ona nie jest kobietą, która by po prostu tylko czekała na to, żeby mieć męża i tam potem robić jakieś wymiany, że ja ci kupię coś tam, a ty zrobisz coś tam, ty ugotujesz obiad, że chce być niezależna i że jej na tym bardzo, bardzo mocno zależy. To nie jest jednak coś, co byśmy często słyszeli w mediach od kobiet wcześniej. Nie? Jednak ta zmiana jakaś obyczajowa w latach 90. przebiega. We wspomnianym wywiadzie z Filipinki Kowalska mówiła też o, no właśnie, o mężczyznach z branży i o ich frustracji. E, tutaj cytuję. W branży bez przerwy czuję taksujące spojrzenia. To ta młoda, naiwna z Izabelina. Poznałam też wielu fajnych ludzi, których poza muzyką nie miałabym szansy odkryć. Nie narzekam na samotność, zwłaszcza wieczorami. Ale kiedy spytałeś, od razu przyszli mi do głowy ci sfrustrowani i skończeni muzycy, którzy wszystko wiedzą najlepiej. Więc może w tym miejscu zwrócę się bezpośrednio do dziewczyn. Cześć! Jeśli wchodzicie w ten biznes, uważajcie na sfrustrowanych muzyków. Ich złośliwość zabija. Tego nie da się uniknąć i w efekcie sama zasłaniam się tarczą złośliwości. Złośliwość i kontrast to mój żywioł. Czy z jednej strony moda na rok kobiecy, tak? mm -hmm. nowe postaci, po prostu mocne dziewczyny, ale z drugiej strony jakieś tam fiuty, które narzekają na to, że no, nie jesteśmy tak popularni, bo teraz to tylko promują te laski, nie? a one przecież nie powinny. No powinny, bo były bardzo, bardzo utalentowane. To już, o kim mogła mówić? Kasia Kowalska, w tym wywiadzie. Czy masz w nas jakieś nazwiska w głowie? <laughs> nie pokuszę się, nie pokuszę się. Na pewno ja tu <laughs> trzymam z chłopakami. Chłopaki, dobrze, nie, nie, nie zupełnie nie. Niedobrze. Widać, że był tu jakiś taki syfek. No ale właśnie ta kowalska z jednej strony taka wrażliwa, właśnie introwertyczna, wyciszona, ale z drugiej jednak charakterna, no i potrafiąca wyrażać własne zdanie. Podobała się młodzieży, tutaj mamy fragment z popcornu numer 496 i wręczenie mikrofonów popcornu za rok 95. i widzimy, że Kasia Kowalska wygrała zarówno w kategorii wokalistka, tutaj wyprzedziła Edytę Górniak, Anitę Lipnicką, Edytę Bartosiewicz i Kasię Nosowską. Czyli bardzo, bardzo klasyczny skład, ale wygrała też w kategorii przebój, tak, a to, co mam wspomniane tym przebojem, zdaniem czytelników i czytelniczek popcornu było największym w roku 95 w ogóle w kolejnym numerze, numerze 596, pojawia się wspólny plakat Kasi Kowalskiej i Piaska. Oni mieli taką wspólną sesję zdjęciową i można ich było sobie wrzucić wspólnie na ścianę. No I to, jakieś takie połączenie nie było tam wspólnego numeru. Nie? nie ma jakiegoś takiego mocnego punktu zaczepienia. I to oczywiście wywołało plotki dotyczące tego, że Kowalska i Andrzej Piaseczny, wtedy jeszcze nie solowy wykonawca, ale wokalista mafii, mają romans. Kowalska to dementowała między innymi w Machinie z grudnia 96 roku. Tutaj Anna Bimer pyta, a podobno uzależniłaś się od piaska. Kowalska <grym> mówi, to, to plotka. I naprawdę, nie chowam w tym momencie głowy w piasek. Pismo Popcorn przyczyniło się do powstania całego zamieszania przez wspólną sesję zdjęciową, jaką nam zorganizowali. A z której powstał duży plakat. Od tej pory traktowani jesteśmy jak para. Niesłusznie. Przyjaźnimy się wprawdzie od dawna, czasami bywamy gdzieś razem, jednak traktuję Andrzeja jako serdecznego kolegę, nie widzę w nim faceta dla mnie. No wtedy mogliśmy po przeczytaniu czegoś takiego pomyśleć, ale sprendzołnowała tak, piaska. To znaczy, nie było tego Andrzej. określenia. Ale dzisiaj już wiemy, że, że to musiał być przyjacielski, że to prawdopodobnie był, tak no, nie tak. musiał, ale że był to przyjacielski układ. Wróćmy, do... <laughs> to był świat wielkich romansów, wróćmy jeszcze do muzyki bo zahaczyliśmy już o rok 96, ale w listopadzie 95 roku ukazała się no właśnie druga płyta Kasi Kowalskiej, ale nie płyta studyjna, płyta koncertowa pod tytułem Koncert Inaczej no i widać, że tutaj jest takie parcie mocne, żeby szybko monetyzować, no bo wyszedł dopiero debiutancki longplay, a tu już robisz koncertówkę, nie? W przypadku Heja to były dwa longplay i zaraz po drugim longplayu koncertówka, także sprzedawało się takie rzeczy, sprzedawało i tutaj już mamy na okładce Kasię Kowalską w sukni, w jakim teatrze eleganckim. Widać, że mamy tutaj jakieś parcie nie tylko na monetyzowanie, ale na to, żeby też troszkę zmieniać wizerunek taki hipisiarski wcześniej jednak mocno. Tutaj ma być to coś chyba dla szerszego odbiorcy, również dla dojrzalszego odbiorcy. I to też słychać na tej płycie. Ona powstawała podczas kilku koncertów Warszawa, Wrocław, Toruń i Kraków. Mamy utwory z Gemini, mamy A To Co Mam wspomniane, które było singlem promującym ten album. Mamy tam cover Led Zeppelin kolejny, czyli Black Dog, ale trochę też jazzowych standardów, między innymi. Night and Day. Oczywiście wyszło, tak? Ta płyta zrobiła szybko złoto, w 97 roku dobiła do platyny, jak wynika z tych zestawień spawowskich, ale jest tutaj po prostu parcie na to, żeby tę Kasię Kowalską, która ma spory zasięg stylistyczny, tak? Ma różne zainteresowania muzyczne i potrafi śpiewać różne rzeczy, żeby sprzedawać ją nie tylko dzieciakom, nie? Ale też takiemu odbiorcy, który, no właśnie, po takie rzeczy dla nastolatków nie sięgnie, albo po jakąś taką, wiesz, wokalistykę ładną, to jak najbardziej. Tak, to być może tam była jakaś taka sytuacja że, że, że też między sobą po prostu dziewczyny, które się znały, tak, stwierdziły, że ten rynek jest za mały na to, żeby były po prostu dwie flanelowe dziewczyny w glanach, nie, Dwie albo, albo trzy, trzy. no bo w sumie Bartosiewicz, Nosowska, Kowalska. Tak, tak, no. tak. Więc, więc rzeczywiście tam Nosowska była chyba troszkę bardziej wyrazista, jako właśnie ta granżowa dziewczyna, a Kowalska zdecydowanie bardziej nadawała się jak na tę klasyczniejszą, powiedzmy, popową diwę, tak? E, które też wtedy były popularne, tak? Które przy, przy, przychodziły z zachodu i powiedzmy, że to nie jest sytuacja typu Whitney Houston, tak? To nie jest ta skala głosu, no ale pewne skojarzenia można było sobie tam w głowie e, urodzić, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o kolejne płyty, bo na, na pierwszej to może zupełnie inne klimaty, ale ale na kolejnych może już troszkę bliżej te, te, tego, nie? Tak czy siak, Kasia Kowalska wystąpiła na Eurowizji w roku 96, w, w maju roku 1996 z piosenką Chce znać swój grzech. Jest to numer, którego prawdopodobnie nie znacie, bo prawie go nie pamięta. Jeśli chodzi o, o powiedzmy, historię polskiej Eurowizji czy polskich wykonawców, wykonawczyń w konkursie Eurowizji, to w zasadzie to ten, ten występ jest wymieniany jako jeden z takich słabszych, powiedzmy, i mniej charakterystycznych. Jest jakiś taki, taki powiedzmy. Szereg jakichś takich występów, które były tak nudne, i tam myśmy próbowali chyba bardzo mocno próbować po raz kolejny, jakby powtórzyć sukces Ety Górniak, że, że wysyłaliśmy tam piosenki, które się zupełnie do tego nie dawały, które były dość, dość nieciekawe. No i to jest jeden z tych numerów. Kowalska znów w Czerwieni znaczy znów, no bo była w Czerwieni w takiej czerwonej sukni na okładce, koncert inaczej. I, i, i jest tutaj w Czerwieni na scenie. To, to tobie wydaje się, że zjadają trema. Ja nie, nie, nie słyszę tego, żeby tam jakoś specjalnie b, 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 znalazło się jakieś fałsze w tym wykonaniu, natomiast czy jest to absolutnie nieciekawe, no jest. No skończyło się 15 miejscem na 23 możliwe miejsca, tak? I, i głosowano na nas najbardziej w Turcji, Grecji, Bośni i Hercegowinie. Niemcy, no proszę bardzo, gdzie są Niemcy, gdzie trzeba było pomóc Kasi Kowalskiej na przykład? Nie, no wiadomo, tak. wiadomo, nie? No. E, tak, no nie było to najbardziej interesujące, nie? Nie, nie było. No jak właśnie też przy okazji tak wizerunkowo wspomniałeś o tej sukni, tam jeszcze w tle kontrabasista, ziomek na fortepianie, chórzystki też w takich m, długich sukniach, generalnie kurwa, wiesz, piwnica pod baranami, e, kor trochę. No i tak, i ta piosenka, to były czasy, w których jeszcze można było zaśpiewać taką balladę na Europa. Zresztą to nie ja, to też nie jest banger popowy. Mm -hmm. Mówię tutaj o piosence Edyty Górniak, ale tutaj rzeczywiście nie ma się o co zaczepić, to jest wyzute z przebojowości. To jest przy okazji, chyba nie wspomnieliśmy o tym, wspólna piosenka Amiriana i Kowalskiej, więc tutaj ten Robert Amirian nam jeszcze wraca. Nie wyszło, rzeczywiście nie wyszło, ale czy Kasia Kowalska ma czas, żeby po prostu rozpamiętywać to? No tak niekoniecznie, bo już pracuje nad kolejnym longplayem, szykuje się do trasy koncertowej, która tę płytę będzie promować, ale tutaj mamy przy okazji dla was konkurs z popcornu numer 1096. Konkurs i pytanie, spod jakiego znaku Zodiaku jest Kasia Kowalska? W nawiasie podpowiedź znajdziecie w tytule jej debiutanckiego albumu. Także dla wariacików, które uczą się łaciny, bardzo, bardzo Prosty konkurs na prawidłowe odpowiedzi wyłącznie na kartkach pocztowych. Czekamy do końca października. Podejrzewam, że to już jest nieaktualny konkurs, nie, także. Także ostrzegam, ale jest to bardzo, bardzo trudne pytanie, natomiast dalej Kowalska mówi o tym, co się dzieje tam w jej obozie, się pojawił jakiś kostek Joriadis, jakiś nowy zespół. Tutaj czytamy: Praca, praca, praca. Ostatnie miesiące mogę określić trzema słowami: praca, praca, praca. Zwierza się Kasia. Zamknęliśmy się z zespołem w małym domku, w pięknej miejscowości ojcówek i tam ćwiczyliśmy od świtu do nocy. Wszyscy czujemy się niesamowicie zmęczeni, ale gdy słyszę efekt naszej pracy, wiem, że warto było, dodaję. Przy nagrywaniu swojego trzeciego albumu Kasia pracowała z nowymi Przede wszystkim z Kostkiem Joriadisem, który jest kompozytorem ponad połowy piosenek na nowym albumie i gra na instrumentach klawiszowych. Kostek to jeden z najbardziej znanych i uznanych muzyków sesyjnych. Współpracował m.in. z manamem Wilkami, bajmem i lider legendarnej mm -hmm. formacji Human. Human wydało 5 minut wcześniej, jedyną płytę, tak? Także łatwo było zostać wtedy legendą. Przy okazji no, pomijanie tego papa Dance w jakichś notkach na temat Joriadisa w tamtym czasie, to też jest coś bardzo wymownego. I dalej czytamy współpracę z nim to niemal pewna gwarancja sukcesu. Na gitarze gra coraz sławniejszy syn sławnego ojca, czyli Piotr Nalepa, a na basie Virtuo z tego instrumentu, znany dobrze ze współpracy z Edytą Górniak, Wojtek Pilichowski. Kasi towarzyszą też starzy przyjaciele z poprzednich płyt. No nieważne, no, jest tutaj zapowiedź też jakichś kolejnych zmian stylistycznych, tak? bo czytamy optymistyczne piosenki. To bodaj najbardziej optymistyczny album w mojej karierze. N jeszcze nigdy nie śpiewałam tylu optymistycznych piosenek, opowiada Kasia, ale zaraz uspokaja starych fanów. Nie brak jednak i typowych moich mutasów w starym stylu. Myślę, że klimat i atmosferę tej płyty oddaje dobrze jej tytuł. W czekaniu jest coś negatywnego i pozytywnego. Ta zła strona to niepewność, dobra nadzieja. Te nastroje są obecne w moich nowych piosenkach. Tutaj chodzi oczywiście o zapowiedź płyty czekając na wielokropek z roku 96, która ma być bardziej optymistyczna, tak? Czyli mm -hmm. przyniesie nam tutaj wink, wink Aha. coś optymistycznego, tak? Straszny numer na marginesie. Ja bardzo lubię. Tak? No, tak, tak, tak. Dęciaki tam zapierniczają No właśnie, tak. dęciaki już wspominają trochę kult 2000. To A. są jakieś, wiesz, też zajawki Joriadisa, ale takie już bardziej soulowe, no bo on tego typu rzeczy lubi z tego, co wiem, e, dalej. Mm -hmm. Więc ja akurat ten singiel lubię, nawet kilka dni temu słuchałem, poprawia mi nastrój, czyli o to właśnie chodziło e, Kasi Kowalskiej, ale co tam było na tym, czekając na opowiemy, nie wiemy, może kiedyś, bo to był odcinek w sumie, który dotyczył początków kariery Kasi Kowalskiej i tego najsłynniejszego albumu e, z jej portfolio, czyli Gemi. Tak, dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami i... I oprócz tego, że zapraszamy na, na wystawę, o której Mateusz wspomniał na początku odcinka wystawę w Muzeum Karikatury, to jeszcze zapraszamy naszego patronajta i nasze bajkofitu i bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które nas wspierają, I, i, i dzięki wam podcastek istnieje i może sobie powstawać w takim trybie, a nie w innym. Bardzo, bardzo dziękujemy, i co, Mateusz, do usłyszenia, nie? Do usłyszenia, ale też przypominamy, że pojawił się dodruk naszej książki, i że książki Polski milenium z naszymi podpisami trafiły znowu do sklepu. Pozdrawiam. .NET. Także zapraszamy i zachęcamy. Link znajdziecie tutaj w opisie odcinka. E, żegnamy się rzeczywiście, ale zostańcie jeszcze z nami, bo tak będzie niespodzianka. Dziękujemy i do usłyszenia. Już wszyscy wyszli, Mateusz, już nikt nie słucha. Powiedz cześć, pożegnaj się z Państwem ładnie. Cześć! Podcast Przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda. No i jesteśmy, co za niespodzianka. Jesteśmy po to, żeby zadać sobie bardzo, bardzo ważne pytanie. Mianowicie, czy opłaca się być wokalistką rokową w Polsce? W numerze 18 z roku 95 w periodyku Bravo Girl znajdziemy dobitną odpowiedź tutaj. Girl show, scena Kasi Kowalskiej, odjazd nowym samochodem. Co to jest za samochód? No czytamy, opłaca się być wokalistką rokową w Polsce. Więc tak naprawdę mamy sprawę rozwiązaną. W zeszłym roku Kasia Nosowska odjechała samochodem ufundowanym przez Radio Radiokol. W tym roku nagroda ta przypadła w udziale Edycie Górniak. Anita Lipniska z warius Manks pochwaliła się sporymi zarobkami i zapowiedziała zakup bolida Formuły 1. Chyba niezrealizowany, zrealizowany, coś mi się wydaje. Tymczasem zaprzyjaźniony z naszą redakcją fotoreporter podejrzał Kasię Kowalską kupującą nowego OPLA Corsa. I to jest piękna rzecz, bo to jest taka właśnie Corsa, której było dużo na polskich ulicach w tamtym mm -hmm. czasie. Nie? To jest podrzucone tutaj jako rzecz, że no, patrzcie, nie? No, jednak są, są tantiemy tutaj za ich zdziała, za ich zdziała. No, a jest to, z naszej perspektywy, już taki, no po prostu no dzisiaj to już rzęch, wiadomo, nie bo już ma sporo lat, ale mało efektowny samochód. Ale to piękne po prostu, że to jest dowód tego jakiegoś szerokiego życia wokalistek rockowych w Polsce. No, tak, to no, mówisz, że niby rzęch, ale z drugiej strony tam czytamy dalej w tym tekście, że podobno wokalistka podeszła do nowego nabytku z dużą nieśmiałością, ale zakupiła go bez wahania. Kto będzie następny? Wokalistek ci u nas ostatek. no <laughs> Cóż, no to jest w ogóle zabawne w kontekście też nie wiem, showbizu amerykańskiego, nie że tam po prostu ludzie się rozbijali jakimiś Lamborghini Diablo, a u nas no, Opel Corsa, nie <śmiech> wiem... <śmiech> Forciera, nie? No takie tam rzeczy, nie? Nie wiem, jakiś Skoda, okrawia. No, tak, czemu nie, nie? Tak, tak, tak. A płytki się sprzedają. Tak, także, także dziękujemy jeszcze raz i szerokiej drogi. Cześć! Pozdrawiam wszystkich z sulujówka.